Proszę Państwa, ja pozwolę sobie otworzyć trzecią sesję naszej konferencji. Ja się nazywam Władysław Bułchak, jestem zastępcą dyrektora Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, ale moja rola tutaj będzie wyłącznie służebna. W związku z tym, że mamy bardzo mało czasu przeznaczonego na tą sesję, a też jeszcze wiem, że niektóre osoby, które będą wygłaszały swoje referaty, śpieszą się na pociągi, więc tym bardziej jesteśmy, że tak się wyrażę, tutaj pod presją czasu. W związku z tym ja już nie będę wygłaszał jakichś dłuższych wprowadzań ani komentarzy. Bardzo proszę wszystkich referentów o to, żeby jakoś ograniczyć się mniej więcej do 20 minut w swoich wystąpieniach, żeby jednak było trochę czasu na dyskusję, która tutaj po każdej części naszej konferencji rozwija się bardzo interesująco. A teraz oddam głos pani profesor Małgorzacie Gmurczyk-Wrońskiej, która opowie nam o relacji Francji wobec Jałty. Bardzo proszę, pani profesor. Proszę, można to wyjąć? Dobrze. Proszę Państwa, Francja wobec Jałty. Może na początku, zacznę od końca, czyli powiem właściwie, co Francja otrzymała, a przede wszystkim to, że Francji nie było w Jałcie. Natomiast Francja otrzymała, przewidziano strefę okupacyjną na terenie Niemiec, na terenie Berlina. Francja weszła do zarządu okupacyjnego Niemiec. Francja miała złożyć podpis także pod tą deklaracją o wyzwalanej Europie. Miała być też mocarstwem zapraszającym na konferencję w San Francisco. Przewidziano także miejsce dla niej właśnie w Radzie Bezpieczeństwa przyszłego ONZ. Także Francja generalnie otrzymała bardzo dużo i tak naprawdę otrzymała właściwie to, co chciała. Przynajmniej, nie wszystko, ale to, co chciała. Francja, która nie była mocarstwem współdecydującym o podziale świata. I teraz jeszcze przeczytam tylko Państwu, jeden fragment zacytuję de Gaulle'a i jego wypowiedź z okresu już powojennego, dlatego że trzymając się tutaj tytułu naszej konferencji, właśnie też Francja jako mit, zwrócę Państwu uwagę na to, że w 1947 roku de Gaulle zaczął wygłaszać takie zdania, w których mówił o Europie zdominowanej w 2/3 przez Moskwę w wyniku decyzji jałtańskich. Mówił o tajnych postanowieniach, które w Jałcie zapadły, które podzieliły Europę. I w pamiętnikach, które wydał w 1959 roku, zacytuję tutaj jeden fragment z jego zapisu. Mogłem niewątpliwie żałować, że nie byłem obecny w Teheranie. Broniłbym, gdy jeszcze był czas ku temu, równowagi starego kontynentu. Później byłem wściekły, że nie uczestniczyłem w Jałcie, gdyż było tam jeszcze trochę szans, by przeszkodzić żelaznej kurtynie, przeciąć Europę na dwoje. Teraz wszystko jest już spełnione. Cóż miałbym do roboty w Poczdamie? Także takie były komentarze de Gaulle'a, który nie wziął udziału w konferencji jałtańskiej, a dla Francji było bardzo dużo przewidziane. I teraz zaczynając właściwie od początku, czego właśnie powinnam zacząć, jak to było, dlaczego Francja nie została zaproszona. Proszę Państwa, chciałam zwrócić uwagę na tutaj kilka aspektów. Przede wszystkim mówiąc tutaj o Francji pod koniec 1944 roku, czy właśnie na początku 1945 roku, oczywiście mówimy o rządzie tymczasowym Republiki Francuskiej, której premierem był Charles de Gaulle. I mówimy o tych Francuzach, którzy przeciwstawili się agresji, generalnie przeciwstawili się Niemcom i zwolenników właśnie oporu przeciwko Niemcom hitlerowskim w odróżnieniu od państwa Vichy. Celem de Gaulle'a i jego dyplomatów, jego doradców oczywiście było przywrócenie mocarstwowej pozycji Francji w stosunkach międzynarodowych. No to był cel numer jeden, najważniejszy. Ja tylko przypomnę, że to, co spotkało Francję, na co Francja sama się zdecydowała w 1940 roku, konsekwencje tego były fatalne, dlatego że Francja właściwie wypadła z roli decydenta w stosunkach międzynarodowych i ta sytuacja, jaka już się zaczęła kształtować powiedzmy od 1943 roku, czyli kiedy zaczęły
mówimy już o konferencji teherańskiej, kiedy już było wiadomo, że tutaj są te trzy mocarstwa, które będą decydowały, a Francji tam nie było. W związku z tym całe zabiegi de Gaulle'a oczywiście były w tym kierunku, żeby dostać się do tego grona decydentów, czy żeby Francja powróciła do swojej roli mocarstwowej w stosunkach międzynarodowych. I w tym celu także mieścił się jeden z najważniejszych też postulatów francuskich, to znaczy osłabienie maksymalne Niemiec. I tutaj to, czego się Francuzi domagali, czego chcieli, oczywiście, że one nie było niczym nowym, bo to właściwie było nawiązanie do ich postulatów, które oni wysuwali już od czasów I wojny światowej, które częściowo udało się oczywiście wtedy też zrealizować. Natomiast tutaj te akcenty jeszcze były mocniejsze. I mówiąc też o tutaj pozycji Francji i o tym, jak ona wygląda w kontekście jałtańskim, należy zwrócić uwagę, jakie były stosunki Francji, tej Francji de Gaulle'a, z państwami Wielkiej Trójki. Więc najlepsze było oczywiście z Wielką Brytanią, z premierem Churchillem, aczkolwiek tutaj też nie chcę wchodzić, bo to na oddzielny temat stosunki pomiędzy tymi dwoma politykami, pomiędzy rozdrażnieniem, kłótniami i też nieporozumieniami, ale też wspólnym stanowiskiem w sytuacji oporu przeciwko Niemcom. Także tutaj tych punktów wspólnych było rzeczywiście bardzo wiele i Churchill rzeczywiście popierał de Gaulle'a, żeby de Gaulle wszedł do grona mocarstw, żeby był zaproszony na konferencję jałtańską i tutaj też wspierał go jego minister właśnie Eden. Bardzo złe stosunki na linii de Gaulle-Roosevelt i też te osobiste scysje, one tutaj były dość znaczące. Aczkolwiek to, co też już wcześniej mówiłam, że ta polityka Roosevelta, ona czasami troszeczkę odbiegała od głównych wytycznych amerykańskiej polityki zagranicznej, gdzie przewidywano wsparcie dla Francji, włączenie Francji przywrócenie Francji pozycji takiej mniej więcej, jaką posiadała jeszcze w okresie wcześniejszym, ale to nie był dominujący nurt, dlatego że i Roosevelt, i niektórzy jego też współpracownicy generalnie uważali, że Francja jest już niepotrzebnym mocarstwem. W związku z tym z nimi nie będziemy rozmawiać. Te scysje na linii z właśnie de Gaulle-Roosevelt, one także wynikały z tego, w jaki sposób Amerykanie się zachowywali w stosunku do de Gaulle'a, do jego ruchu. Ja tu tylko przypomnę, że Amerykanie do 1943 roku utrzymywali kontakty dyplomatyczne z Wiszy, że popierali między innymi to generała Giroda jako pretendenta także do objęcia tej funkcji kierowniczej w życiu politycznym Francji. Też przypomnę, że Amerykanie nie powiadomili przecież de Gaulle'a o operacji Torsz w Afryce. W związku z tym to wszystko nakładało się na właśnie takie osobiste scysje także z prezydentem Rooseveltem. Natomiast stosunki z Rosją sowiecką, mogłabym tak powiedzieć, że duże nadzieje de Gaulle'a i jego dyplomatów, żeby zacieśnić stosunki z Moskwą, żeby wykorzystać stosunki z Moskwą właśnie do też rozgrywek z Anglosasami. Mam na myśli tutaj też także z Wielką Brytanią, bo tak jak powiedziałam, to one były generalnie dobre, ale nie wnikając w szczegóły, sytuacje konfliktowe się zdarzały. I de Gaulle'owi bardzo zależało na tym, żeby dzięki właśnie wsparciu Moskwy wejść do tego grona decydentów. I taką nadzieję rzeczywiście oni mieli. Natomiast Moskwa, jak wiemy, i to też wynika już z dokumentów, którymi dzisiaj dysponujemy, na pewno nie traktowała Francji jako mocarstwa do negocjowanego podziału świata i generalnie jako mocarstwa, jako państwa do rozmów poważnych na temat powojennego układu sił. Francja podpisała z Moskwą układ antyniemiecki w grudniu 1944 roku, ale i tak to nie było spełnienie też tych życzeń de Gaulle'a, jakie właśnie wcześniej miał wobec, jak ten układ powinien wyglądać. Raczej to był układ taki prewencyjny, antyniemiecki. I też to nie
ułatwiło, nie pozwoliło Francji na jako taką drogę na wejście właśnie do grona współdecydentów, do dołączenia do tej Wielkiej Trójki. Natomiast podobnie jak de Gaulle, który właśnie no, traktował Moskwę jako no, troszkę taki manewr taktyczny, rozgrywka z anglosasami, również Sowieci traktowali kontakty z Francją, właśnie z Francją de Gaulle'a bardzo podobnie. Ja tylko podam przykład, że w momencie, kiedy znaczy jeszcze jedną rzecz nie powiedziałam, która jest bardzo istotna, że rząd tymczasowy Republiki Francuskiej przez Wielką Trójkę został uznany 23 października 1944 roku. I w momencie, kiedy to uznanie nas nastąpiło, właściwie tutaj no to tak przynajmniej w tych kalkulacjach francuskich było, że rzeczywiście no, jest jakaś otwarta ścieżka do realizacji ich celów. I dzięki tutaj wsparciu sowieckiemu delegat francuski René Massigli, on wszedł w listopadzie 1944 roku, no, czyli dlatego tutaj mówię o tym uznaniu rządu francuskiego, wszedł do Europejskiej Komisji Doradczej. I to jest dość istotne, dlatego że postulaty, które ten dyplomata przedstawiał w tym na forum tej instytucji, one w pewnym stopniu później zostały właśnie uwzględnione w decyzjach jałtańskich. I to, co Massigli, znaczy cały ten projekt, który on przedstawił, jest nazywany generalnie planem Massigliego. I co on zakładał? To znaczy poza tym, co Francuzi otrzymali, czyli te strefy okupacyjne, udział właśnie w tym zarządzie okupacyjnym Niemiec, Francuzi bardzo chcieli, żeby w ogóle Niemcy były rozczłonkowane, żeby to nie było państwo, które będzie państwem właśnie no, spójnym i dlatego, że to grozi właśnie no, jako później, jako mocarstwo Niemcy mogą później znowu, znaczy mogą znowu aspirować do roli mocarstwa. Ja tylko jeszcze tutaj przeskakując przypomnę, że w momencie, kiedy Niemcy jednoczyły się właśnie na początku lat 90. wywołało to też pewne zaniepokojenie wtedy jeszcze strony francuskiej Mitterranda, przepraszam, bo to był znowu silny sąsiad, no, który nie bardzo wiadomo, jak to dalej będzie wszystko wyglądało. W związku z tym ten położenie tego nacisku na rozczłonkowanie, rozbicie Niemiec, ono było bardzo silne, tego się oczywiście nie udało zrealizować. Ale ten delegat francuski tam był i to, co tam przedstawiał, miało znaczenie. I teraz jak to wyglądało w praktyce, dlaczego Francja, właśnie, że Francja nie była zaproszona, że pominięto, jak strona francuska to przyjęła. Proszę Państwa, Francuzi już pod koniec 1944 roku nieoficjalnie dowiedzieli się, że ta konferencja będzie miała miejsce, ale nikt ich nie powiadomił i nikt ich oficjalnie nie powiadomił o konferencji. Takich rozmów nie było. Poza tym oni tak naprawdę, no, że ona w tych dniach, że to już ma się odbyć, to tak naprawdę dowiedzieli się z prasy w styczniu 1945 roku. I kiedy te informacje w prasie się pojawiły, 15 stycznia 1945 roku francuski ministerstwo, znaczy rząd francuski ogłosił memorandum, który przekazał ambasadorom Wielkiej Trójki, w Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i USA, w którym stwierdzono, że no, Francja powinna być zaproszona na tą konferencję, natomiast jeżeli Francja nie zostanie zaproszona na tą konferencję, to nie będzie związana decyzjami, które tam zapadną. I to chcę podkreślić, to znaczy to określenie, że nie będziemy związani tymi decyzjami, tymi postanowieniami, to później właśnie też będzie wykorzystał de Gaulle, też w grze, jaką później toczył z anglosasami i z takim właśnie próbą usprawiedliwienia Francji, że no dobrze, nie zaprosiliście nas, nie braliśmy w tym udziału, no i jest podział Europy. W związku z tym to zdanie będzie później dość mocno akcentowane. Więc oczywiście to memorandum zostało wręczone. No wiadomo, Francja nie została zaproszona. Zdenerwowanie rzeczywiście było duże. To było upokorzenie dla Francji, to, że nie udało się tutaj wykorzystać wszystkich tych kontaktów, nie udało się zrealizować, uwieńczyć sukcesem zabiegów, o które de Gaulle zabiegał od dawna, żeby tam się znaleźć. Dodatkowo
To, co już też wspominałam, że no jest troszeczkę taką rzeczą dziwną, że właśnie pod koniec stycznia, czyli przed rozpoczęciem konferencji, Harry Hopkins przyjeżdża do Paryża i prowadzi te rozmowy, gdzie chce troszeczkę załagodzić te stosunki francusko-amerykańskie. Nie bardzo się udaje, bo ta rozmowa była koszmarna. To znaczy przede wszystkim, kiedy Hopkins mówi, że no, jest oczywiście wolą Stanów Zjednoczonych, żeby załagodzić te nie najlepsze stosunki francusko-amerykańskie. No i w tym momencie od razu zaczyna mówić, no tak, ale to przecież była Francja Vichy, prawda? To Francja otworzyła właściwie drzwi nieprzyjacielowi i tak dalej. No oczywiście nie pozostawał dłużny de Gaulle i właściwie ta wymiana zdań była bardzo, bardzo nieprzyjemna. Na końcu, chcąc wszystko załagodzić, Hopkins powiedział, że prezydent Roosevelt chętnie by się spotkał z premierem de Gaulle'em, kiedy będzie wracał z konferencji właśnie jałtańskiej. Na co się zgodził de Gaulle, po czym jak to już miało dojść do skutku, to de Gaulle powiedział, że no nie może spotkać się z prezydentem, bo ma bardzo dużo obowiązków, więc na zasadzie pewnego takiego odgryzienia się. Y, 11 lutego, czyli właśnie po zakończeniu obrad konferencji, szefowie Wielkiej Trójki przysłali komunikat de Gaulle'owi w sprawie tych ustaleń, które dotyczyły Francji. Później 12 lutego ambasadorowie tych państw przekazali to też już jeszcze raz stronie francuskiej. I generalnie Francuzi, tak jak czytamy dokumentację francuską z tego okresu właśnie po 11 lutego, to z jednej strony są zadowoleni, że rzeczywiście przynajmniej te najważniejsze ich oczekiwania zostały zaspokojone, ale dla Francji było to upokarzające. I teraz tak, może powołam się na dwa dokumenty, które wydają mi się dość istotne. To znaczy jeden ten dokument, który właściwie jest takim podsumowaniem stanowiska Francji, takim pewnym zebraniem tych informacji, które dotyczyły tych postanowień jałtańskich i to, co zostało przewidziane dla Francji. A drugi jest związany z telegramem właśnie Massiglieriego z 13 lutego z Londynu, który właśnie komentował postanowienia jałtańskie. Więc w tym dokumencie rządowym, one są z tego samego dnia, czyli z 13 lutego, stwierdzono, że oczekiwania Francji właściwie zostały spełnione, ale fakt, że nie było jej w czasie obrad i nie uczestniczyła w postanowieniach konferencji, jest dla Francji nieprzyjemny, assez déplaçant. Natomiast Massigli też pisze, że właściwie to wszystko dobrze, ale to, że nie podjęto jednak pewnych ustaleń tutaj w sprawach niemieckich dotyczących właśnie odszkodowań, reparacji i tak dalej, natomiast podział Niemiec na strefy okupacyjne i objęcie tego państwa kontrolą nie jest niczym nowym, bo o tym przecież już w tej komisji konsultatywnej mówiono. Dalej, w sprawach to, co było, co przewija się też często w dokumentach francuskich i co jest z pewnym takim trochę przerażeniem, to znaczy to, że w oczach Francuzów ta konferencja jałtańska zacieśniła współpracę Wielkiej Trójki, co nie było korzystne tak naprawdę dla Francuzów, ponieważ de Gaulle stosował i później też będzie stosował tą metodę, to znaczy pewnego manewrowania właśnie między Londynem, między Waszyngtonem i Moskwą. Natomiast zacieśnięcie współpracy między innymi i niedopuszczenie Francji oznaczało, że właśnie ten stan jest nadal kontynuowany, że Francja jest nadal obok. Dalej, w tym dokumencie właśnie też rządowym jest bardzo wyraźnie powiedziane, co tutaj już padło, to znaczy, o czym mówił doktor Ziętara, że ten dokument jest taki trochę niechlujny, prawda? I oni też zwracają na to uwagę, że właściwie tam nie jest nic doprecyzowane. To są takie bardzo ogólne uwagi. W związku z tym francuski minister spraw zagranicznych, on wręcz instruuje później po kilku dniach swoich ambasadorów, żeby oni prowadzili rozmowy właśnie w Waszyngtonie, czy w Londynie i w Moskwie, żeby się
dopytywali, co rzeczywiście to wszystko ma oznaczać, dlatego że to nawet przyznanie tej strefy okupacyjnej Francji, no też było bez tam nie było określone przecież terytorium, prawda, to dopiero później. Aczkolwiek w Jałcie mówiono, że to będzie część strefy brytyjskiej i strefy amerykańskiej. Więc jeszcze raz podkreślam, że nie uczestniczyła, otrzymała dużo, było to dla niej policzkiem i to wykorzystał później de Gaulle, właśnie traktując to, że nie było nas tam, w związku z tym nie odpowiadamy za to, co się działo. Jeszcze powiem tylko, zwrócę uwagę na jedną rzecz, która też się przewija i która tutaj oczywiście przy obradach konferencji dotyczących Jałty cały czas wypływa, to znaczy podział na strefy wpływów. Oczywiście, że to, co tutaj ciągle pada, czy w tej dokumentacji nie ma, prawda, takich sformułowań. Francuzi domyślali się, że coś takiego będzie i nie tylko domyślali się w tym momencie, ale Francuzi też doskonale zdawali sobie sprawę, i to wynika z wcześniejszych dokumentów, że te tereny, na które Związek Sowiecki wkroczył, to znajdują się już pod jego kontrolą. Później jeszcze wszystkie te dokumenty, które spływały tutaj z terenów Polski, to znaczy mówię tutaj o raportach delegata francuskiego Fouché, tak, który pisze wprost, że Polska znalazła się w sowieckim systemie dyplomatycznym. Także tą wiedzę oni też posiadali. A generalnie mówię, no, w stosunku do postanowień jałtańskich, to co ich irytowało, że to była taka konferencja, która właśnie to co oni otrzymali, to są takie właśnie niedoprecyzowane, bardzo ogólnikowe i wręcz przewija się z tej dokumentacji francuskiej takie trochę niezrozumienie tego, co się właściwie dzieje, że to jest zupełnie inny sposób funkcjonowania mocarstw, podejmowania decyzji, niż jeszcze kiedyś było. Aczkolwiek, znaczy ja nie chcę usprawiedliwiać Francji, bo ja też nie chcę mówić, co by było gdyby. Natomiast gdyby pewnie de Gaulle był w Jałcie, to nie wiem, czy by te dokumenty nie inaczej brzmiały i pewnie pewne sprawy by go nie raziły. Natomiast później wykorzystał, absolutnie Francuzi wykorzystali ten fakt nieobecności i to, na co zwracam uwagę, że nie będziemy związani decyzjami i to podkreślanie, że skoro te mocarstwa takie decyzje podjęły, takie przesłanki tam, które już wcześniej powiedzmy funkcjonowały, a zostały tam w jakiś tam sposób doprecyzowane albo nie, ale generalnie było wiadomo, o co chodzi, że jednak ten świat, ta Europa będzie podzielona. To, co pewnie, to, co może było pewną ulgą dla Francuzów w 47 czy 49 roku, prawda, kiedy mówię to konkretnie o problemie niemieckim, że jednak ta solidarność i te związki sojusznicze Wielkiej Trójki się rozluźniły, ponieważ to było już większe pole też manewru dla strony francuskiej. Dziękuję. Dziękuję. Drodzy Państwo, właściwie mówiąc o perspektywie czechosłowackiej w spojrzeniu na Jałtę, powinienem oddać mój czas walkowerem, bo tak naprawdę nie było żadnego czechosłowackiego spojrzenia na Jałtę. Ten temat niejako nie istniał, czy niemal w ogóle nie istniał z punktu widzenia czechosłowackich władz emigracyjnych. Co ciekawe, praktycznie nie istnieje Jałta do tej pory w czechosłowackim dyskursie ani naukowym, ani publicznym, jako miejsce pamięci, tak jak to Marek Kornat nazwał przed przerwą obiadową. Nie uruchamia ona takich skojarzeń jak w Polsce, w państwach bałtyckich. Wynika to z zupełnie odmiennej dynamiki stosunków czechosłowacko-radzieckich, czy w ogóle odmiennej dynamiki sprawy czechosłowackiej w czasie II wojny światowej, o której oczywiście nie mogę Państwu powiedzieć szerzej. Skupię się tylko na jej cezurach dotyczących no właśnie tego okresu okołojałtańskiego, którym się zajmujemy. Pierwszą cezurą, o której trzeba wspomnieć, była wizyta prezydenta Benesza w Moskwie w grudniu 1943 roku. To była wizyta, na której przyjęto go naprawdę z carskim przepychem. Nie szczędzono komplementów. Powiedziałbym, że nawet była to taka, powiedzmy, był to taki podwyższony poziom zaszczytów w stosunku do standardów, z jakimi przyjmowano głowy państwa. Miało to oczywiście Benesza oczarować, utwierdzić w przekonaniu, że dobrze zrobił, udając się do Moskwy i że
w tej Moskwie powinien zrobić to, co było zaplanowane, czyli podpisać ze Związkiem Radzieckim odrębny traktat dotyczący, no, traktat sojuszniczy, łamiąc tym niejako solidarność państw alianckich, ponieważ panowała niepisana zasada, że w czasie wojny nie powinno się zawierać bilateralnych traktatów, które by no, w jakiś sposób wyprzedzały to, co się stanie dopiero po zakończeniu wojny. Na spotkanie, muszę powiedzieć, że zanim doszło do tej wizyty w Moskwie, Benesz, lecąc przez Bliski Wschód, musiał się zatrzymać na prawie 2 tygodnie w bazie RAF-u w Iraku, w Al-Habanii, co tłumaczono burzą piaskową, ale w gruncie rzeczy powód był inny. W tym czasie właśnie trwała konferencja w Teheranie, trwało spotkanie przywódców mocarstw w Teheranie i po prostu Benesz musiał zaczekać, aż zapadną tam ustalenia. Oddelegowano tam do niego Aleksandra Kornijczuka, czyli zastępcę Mołotowa, który zabawiał czechosłowacką delegację rozmową i roztaczał przed nią perspektywy solidarności słowiańskiej. Kornijczuk, prywatnie mąż Wandy Wasilewskiej, jak pewnie państwo wiecie, był znanym działaczem ruchu słowiańskiego i utwierdzał Benesza w przekonaniu, że Związek Radziecki zmienił całkowicie swoje oblicze, nie chce już eksportować rewolucji, tylko właśnie będzie opiekował się małymi narodami słowiańskimi. Benesz tę koncepcję kupił, traktat został w Moskwie zawarty. Benesz uzyskał również zgodę Kremla na wysiedlenie Niemców i Węgrów, co było tak naprawdę no, jego najważniejszym punktem programu. No, z perspektywy polskiej można do tego dodać, że Benesz w pewnym sensie jako pierwszy zaczął walczyć o polską granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej, ponieważ w czasie rozmów Stalin pokazał mu mapę polskich granic zachodnich, jaką zamierzał zaproponować. Na tej mapie była zaznaczona polska granica przebiegająca na Odrze i Nysie Kłodzkiej, na co Benesz nieśmiało zauważył, że Polacy to widzą inaczej i prawdopodobnie będą prosili o granicę na Nysie Łużyckiej, na co Stalin ruchem ręki jednym kredką namalował nową granicę przebiegającą właśnie tak, jak przebiega dzisiaj. To jest prawdopodobnie pierwszy zarys polskiej granicy zachodniej, jaka później została rzeczywiście no, wprowadzona, uzyskana. Ale Benesz był zbyt wytrawnym politykiem, żeby nie znać prawdy, którą znają też ekonomiści, że nie ma darmowych obiadów. Znaczy, że za wszystko trzeba tak naprawdę czymś zapłacić. W związku z tym przyjechał do tej Moskwy tak naprawdę z gotową koncepcją Czechosłowacji jako pomostu między wschodem a zachodem. To był taki eufemizm, Benesz w to wierzył, ale gdybyśmy chcieli to przełożyć na no, trochę późniejszy język geopolityki, to byśmy powiedzieli, że Benesz tak naprawdę proponował Stalinowi finlandyzację Czechosłowacji avant la lettre, czyli że Czechosłowacja zachowa suwerenność wewnętrzną, nie zostanie skomunizowana doszczętnie, nie zostanie pozbawiona no, podstaw demokratycznego, systemu demokratycznego, w zamian za co uzna hegemonię Związku Radzieckiego w zakresie polityki zagranicznej i sojuszy wojskowych. Benesz bardzo szybko dowiedział się, czy też w ogóle politycy czechosłowaccy dowiedzieli się, że no właściwie innego wyboru nie ma, bowiem krótko po powrocie z Moskwy w połowie lutego dotarła do nich za pośrednictwem też znanej na pewno państwu postaci Louisa Bernsteina Neymiera taka informacja. Neymier powiedział jednemu z czechosłowackich dyplomatów, że po wojnie Czechosłowacja, Polska, Bułgaria, Rumunia i Węgry znajdą się w radzieckiej strefie wpływów. Stwierdził przy tym, tutaj cytuję, gdyby jutro ZSRR zdecydował, że Czechosłowacja stanie się Republiką Radziecką, mocarstwa zachodnie nie kiwną nawet palcem. I dlatego Neymier kontynuował, że no, jak najbardziej słuszna jest ta polityka właśnie pomostu między wschodem, zachodem, a zachodem, czy też tej finlandyzacji. Bardzo szybko, czy dość szybko okazało się oczywiście, i tutaj przechodzimy do drugiej cezury bardzo umownej, że ta finlandyzacja wcale się tak dobrze nie sprawdza dla Czechosłowacji. Tą cezurą jest Słowackie Powstanie Narodowe i kwestia Rusi Zakarpackiej, czyli późne lato, jesień 1944 roku. Pierwsze niepokojące dla Czechosłowacji oznaki tego, co się dzieje, pojawiły się jeszcze przed wybuchem powstania na Słowacji, kiedy Moskwa zgodziła się przyjąć delegację słowacką wysłaną przez generała Ferdynanda Czatlosza, czyli
dowódcę wojsk słowackich, kolaboracyjnych z punktu widzenia aliantów, który proponował, no, że Słowacja zachowa swą podmiotowość na arenie międzynarodowej, w zamian za co uzna no, szczególną rolę komunistów w życiu wewnętrznym. Do tego ostatecznie nie doszło, ale polityka Stalina w czasie powstania słowackiego była więcej niż zagadkowa. Po pierwsze, mimo bardzo silnej pozycji komunistów w słowackim powstaniu narodowym, Stalin bardzo długo zwlekał z udzieleniem pomocy temu powstaniu. Od 17 do września, do 9 października na Słowację docierała amerykańska pomoc lotnicza, ale została ona wstrzymana na bardzo wyraźne żądanie strony radzieckiej, która no, nie życzyła sobie obecności Amerykanów. Jak to zostało oficjalnie napisane, ze względu na włączenie Słowacji do radzieckiej strefy operacyjnej. Tak brzmiało wyjaśnienie. To było właściwie też tylko wstępem do tego, co się stało później na Rusi Zakarpackiej, która była do 1938 roku terytorium czechosłowackim, która została wyzwolona w październiku 1944 roku przez Armię Czerwoną. Po pierwsze, Związek Radziecki nie wpuścił pełnomocnika czechosłowackiego rządu, który miał tam tworzyć administrację podległą rządowi londyńskiemu. Natomiast Armia Czerwona przeprowadziła pobór, co było no, zakwestionowaniem nie wprost suwerenności czechosłowackiej na tym terytorium. Natomiast 26 listopada zgromadziło się takie no, właściwie zebranie ludu ukraińskiego, które wydało manifest o przyłączeniu tego obszaru do Związku Radzieckiego, co zostało oczywiście przez organa czechosłowackie znowu nie wprost, co przez organa radzieckie nie wprost uznane. Sprawa znajdowała się przez jakiś czas w zawieszeniu, co działało oczywiście na korzyść Związku Radzieckiego, po czym 23 stycznia do prezydenta Benesza dotarł list Stalina, w którym całą sprawę tłumaczył nieporozumieniem, gdyż, i to zostało ujęte następująco, rząd radziecki nie mógł zakazać ludności Ukrainy Zakarpackiej wyrażać swej woli. Benesz właściwie postawiony przed takim diktum mógł zabiegać jedynie o odłożenie formalnego przejęcia Ukrainy Zakarpackiej w czasie do momentu wyzwolenia, co było no, absolutnie kluczowe z punktu widzenia czechosłowackiej racji stanu, dlatego że gdyby się tak nie stało, pojawiłby się precedens, na który mogliby się powoływać Niemcy, Węgrzy, domagający się również odłączenia od Republiki Czechosłowackiej. To, co się udało uzyskać, to było rzeczywiście przełożenie tego momentu na czasy po wyzwoleniu. Ale władze czechosłowackie starały się wbrew temu wszystkiemu robić dobrą minę do złej gry. I na przykład wiceminister spraw zagranicznych Hubert Ripka opublikował pod koniec 1944 roku taką broszurę pod tytułem East and West, w której pisał: wciąż jeszcze tu i ówdzie istnieją obawy przed rosyjskim, czy może lepiej radzieckim imperializmem. Nie podzielamy ich. Demokratyzacja Rosji i całego radzieckiego społeczeństwa, która jest trwałym efektem radzieckiego procesu rewolucyjnego, pozbawiła rosyjską politykę imperialistycznych celów, które carska Rosja przejawiała wobec małych narodów. Oczywiście, no, tak jak powiedziałem, było to raczej manifestowanie dobrego samopoczucia w sytuacji, kiedy politycy czechosłowaccy już bardzo wyraźnie odczuwali zagrożenie ze strony Kremla. I właściwie przechodzimy w ten sposób płynnie do trzeciej cezury, którą niejako sztucznie tutaj wydzielam, czyli konferencji jałtańskiej. O konferencji jałtańskiej, jak już wspomniałem na początku, czy konferencji jałtańskiej właściwie politycy czechosłowaccy jako istotnej cezury nie zauważali. Pisząc po latach swoje wspomnienia, Prokop Drtina, bardzo bliski współpracownik Benesza z czasów emigracyjnych, w latach 45-48 minister sprawiedliwości Czechosłowacji, pisał już w stalinowskim więzieniu, do którego trafił po roku 48, następująco. My jej wtedy nie ocenialiśmy źle, to znaczy konferencji jałtańskiej, ani ze swojego czechosłowackiego,
ani ze światowego punktu widzenia i perspektywy stworzenia trwałego pokoju światowego po wojnie. Przeciwnie, w umocnieniu współpracy pomiędzy demokracjami zachodnimi a Związkiem Radzieckim dostrzegaliśmy gwarancję bezpieczeństwa tak przyszłego pokoju, jak i bezpieczeństwa Czechosłowacji. Dla naszego bezpieczeństwa życzyliśmy sobie porozumienia między Zachodem a Związkiem Radzieckim. Było ono wręcz jego warunkiem. Mieliśmy więc raczej poczucie ulgi, że Churchill, Roosevelt i Stalin są już drugi raz razem i że panuje między nimi zasadnicza zgoda co do dalszych działań wojennych i strategii. Dalej Drtina opisuje naradę z prezydentem Beneszem w Aston Abbots 11 lutego, kiedy do polityków czechosłowackich po raz pierwszy dotarła wiadomość o rezultatach konferencji krymskiej, gdzie Benesz, tutaj dalsza część cytatu, rozwijał swą krytykę polskiej polityki zagranicznej i jej błędów, które teraz Churchill musiał w Jałcie naprawiać i ratować w ten sposób Polaków. Tutaj jest wykrzyknik. Zadowolenie mówił o tym, że o Czechosłowacji w ogóle się w Jałcie nie mówiło, ponieważ udało nam się swoje sprawy rozwiązać samemu i nie przysporzyliśmy mocarstwom żadnych problemów ani żadnej pracy. No, brzmi to oczywiście jak kwintesencja naiwności, braku orientacji w polityce zagranicznej i kompletnej dezorientacji co do właściwych celów polityki Stalina. Tyle tylko, że w rzeczywistości Benesz miał różne warstwy, zresztą jak bardzo wielu polityków, i co innego opowiadał swoim współpracownikom, do których miał zaufanie, co innego, do których miał absolutne zaufanie, a co innego jeszcze zapewne myślał. I o ile tak powiedział w czasie takiej szerokiej narady, o tyle swojemu prywatnemu, swojemu osobistemu sekretarzowi, Edwardowi Taborskiemu, który później przebywał na emigracji, powiedział dzień później na temat wolnych wyborów w Polsce, które były przewidywane przez właśnie komunikat jałtański. Cytuję. Komuniści nigdy takich obietnic nie dotrzymają, chyba że zmusiłoby ich do tego zdecydowanie mocarstw zachodnich. Całkowite zdecydowanie i skuteczna reakcja na każde złamanie obietnic jest jedyną właściwą angloamerykańską polityką wobec Rosji. Zachodni sojusznicy mogą sobie już obecnie na to pozwolić, bo wojna jest już dzisiaj praktycznie wygrana. Boję się jednak, że ani Brytyjczycy, ani Amerykanie nie są jeszcze gotowi radzić sobie z tą szorstką rzeczywistością. Mocarstwa anglosaskie będą mówić o demokracji, podczas gdy komuniści będą im skręcać kark, gdzie będą mogli. Z grubsza to samo Benesz powtórzył 24 lutego na obiedzie z Churchillem, gdzie z jednej strony oczywiście robił wciąż tę dobrą minę do złej gry, mówiąc: mam pewne problemy, ale nie obawy, zrobiłem maksimum tego, co było możliwe, zawarłem układ z Moskwą, prowadziłem demokratyczną politykę wewnętrzną, więcej nie można było zrobić. Wierzę, że da się sprawy opanować. Zresztą co ciekawe, bardzo też interesująco wypowiedział się Churchill, który powiedział, że zupełnie nie robił sobie iluzji co do losów Polski, co stanowi jakiś tutaj przyczynek do tego, o czym rozmawialiśmy przed przerwą. Powiedział tak: sądzę, że Rosjanie myślą dobrze, ale za przyszłość Europy nie ręczę. Względem Polski nie dało się zrobić nic innego. Gdyby przyjęli to, co im radziłem, mogliby wyjść na tym dzisiaj lepiej. Na temat Polski nic sobie nie obiecuję, mam wrażenie, że jest we władzy Sowietów. Jak sądzę, to było dosyć szczere postawienie sprawy. Oczywiście nie wszyscy politycy czechosłowaccy uważali to, co Benesz, nie wszyscy wierzyli w to, co Benesz im dyktował de facto. Na przykład politycy partii agrarnej protestowali przeciwko zbliżeniu politycznemu z Moskwą. Co ciekawe, właśnie w okolicach konferencji jałtańskiej następują dwa wydarzenia, które znowu przybliżają Czechosłowację do tej radzieckiej strefy wpływów. Po pierwsze, właśnie 8 lutego zostaje na politykach czechosłowackich wymuszone niedopuszczenie tych przedstawicieli partii prawicowych, czyli partii agrarnej, partii narodowo-demokratycznej do rządu, który będzie odtwarzany po wojnie. To jeszcze nie zostało wtedy całkowicie przesądzone, ale już sprawa została bardzo wyraźnie postawiona przez komunistów i przez partie lewicowe. I po drugie, 30 stycznia Czechosłowacja została zmuszona do uznania rządu tymczasowego polskiego, co oczywiście było ustępstwem na rzecz Stalina i kolejnym znakiem, że Czechosłowacja
uważana jest za tę właśnie strefę wpływów. No i czwarta cezura, ostatnia, o której chcę powiedzieć, to jest formalne przeniesienie się prezydenta Benesza i większości ministrów czechosłowackich do Moskwy w marcu 1945 roku, już po Jałcie, a następnie udanie się władz czechosłowackich do wyzwolonych Koszyc. Prezydent i rząd przyjechali do Moskwy 17 marca. Pod koniec miesiąca czekały ich rozmowy z komunistami czechosłowackimi i z politykami radzieckimi i już wtedy nie było tej pompy, takiego ciepłego przyjęcia i atmosfery wzajemnego zrozumienia jak w grudniu 1943 roku. Przeciwnie, Związek Radziecki zafundował im raczej brutalne przyjęcie, oczywiście w granicach przyzwoitości, nie trafili na Łubiankę, tak, trzeba to podkreślić, ale rozmawiano z nimi niezwykle twardo, stawiając na porządku dziennym kwestie, które były po prostu dla władz czechosłowackich trudne, no i w ten sposób biorąc tę delegację czechosłowacką niejako w dwa ognie, to znaczy pomiędzy komunistów czechosłowackich i z drugiej strony Stalina i Mołotowa, którzy udawali stronę trzecią. No w efekcie ta polityka czechosłowacka, czy też władze czechosłowackie skapitulowały wobec większości żądań swoich partnerów, godząc się na taki skład rządu narodowego, który był dla nich niekorzystny, który bardzo wyraźnie faworyzował komunistów, dając im właściwie wszystkie kluczowe resorty. Na czele tego nowego rządu, który powołany został 4 kwietnia, stanął Zdeněk Firlinger, który był wprawdzie bliskim przyjacielem Benesza z lat 30., ale pełniąc funkcję ambasadora Czechosłowacji w Moskwie właściwie przeszedł na, jak to można powiedzieć, ciemną stronę mocy. Prawdopodobnie został po prostu zwerbowany. No, można powiedzieć, że Benesz, który, jak Państwu mówiłem, w ogóle bardzo ważył słowa, raz sobie pozwolił na szczerość, nazywając Firlingera Quislingerem i mówiąc, że należałoby go zdeptać jak żmiję, co w ogóle w ustach Benesza było rzeczą niebywałą, żeby się wypowiedział z taką szczerością i taką brutalnością na temat kogokolwiek ze swoich zwłaszcza współpracowników. Więc no tak naprawdę ta czwarta cezura, o której powiedziałem, czyli przyjazd do Moskwy, rozmowy, utworzenie Frontu Narodowego, a następnie program koszycki, tak naprawdę były kapitulacją, już ostateczną kapitulacją demokratycznych władz czechosłowackich wobec Stalina i wobec komunistów. Jaka z tego wypływa konkluzja? Z tego, co powiedziałem na temat tej ewolucji czechosłowackiej polityki rozgrywającej się gdzieś na tle Jałty. Otóż chyba taka, że każdy kraj miał swoją drogę do podporządkowania Związkowi Radzieckiemu i do socjalizmu, prawda? Znaczy Czechosłowacja formalnie nie przeżyła tego dramatu Jałty, nie tak jak powiedziałem, nawet w czechosłowackiej tradycji nie pojawiła się ta zbitka słowna, prawda, zdrady jałtańskiej, no ale przeszła przez bardzo podobny proces rozłożony w czasie, który ostatecznie został zamknięty lutym 1948 roku, kiedy komuniści przejęli pełnię władzy w tym państwie i zaprowadzili jeden z najbardziej brutalnych reżimów komunistycznych, jakie istniały w Europie Środkowej, tak, czyli z tego byłby taki drugi wniosek, że łagodny proces transformacji od demokracji do komunizmu też nie gwarantował łagodnych rządów komunistycznych, tylko być może wręcz przeciwnie. Dziękuję. Zastanawiam się, jak ja mam zacząć swoje wystąpienie, skoro profesor Majewski stwierdził, że oddaje walkowerem to czechosłowackie spojrzenie na Jałtę, dlatego że ja będę mówił o takich kompletnych już bystanders, czyli stojących z boku obserwatorach wyłącznie, a nie uczestnikach wydarzeń. Nieco, myślę, wybrnąłem z tego dylematu już w podtytule swojego wystąpienia, bo zaproponowałem takie jego brzmienie, dyskusję wokół nowego porządku europejskiego w obliczu kończącej się wojny od jesieni 44 do wiosny 45. Od razu może też zaznaczę, że z tych trzech komponentów, które są tutaj podane w tytule konferencji, ja będę mówił wyłącznie o rzeczywistości, dlatego że mit czy pamięć o Jałcie w szwedzkiej debacie publicznej czy jakiejś pamięci historycznej w ogóle nie funkcjonuje. To nie jest
ani ze szwedzkiego punktu widzenia cezura dla dziejów Skandynawii, ani nic, co dla nich miałoby znaczenie. Natomiast w tych dyskusjach bieżących o tym, co się działo pod koniec wojny, jest to wyraźna cezura, jeśli chodzi o losy Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. I myślę, że generalnie o tym przede wszystkim będę teraz mówił. Chciałem zacząć od bardzo interesującego, myślę, dokumentu, który powstał pod koniec października 1944 roku w szwedzkim sztabie obrony. Stworzono tam analizę sytuacyjną, w której stwierdzono, tu zacytuję, chociaż prawdopodobnie odbywa się końcowa faza II wojny światowej, w każdym razie ta jej część, która oznacza pokonanie Niemiec, rozwój sytuacji uzależniony jest od tak wielu czynników, że każda próba pełnego zarysowania położenia militarno-politycznego po zakończeniu wojny musi być obciążona poważnymi brakami. Wstęp był bardzo ostrożny, natomiast cała treść później i zwłaszcza dołączona do niego mapa, powiem szczerze, że mnie trochę zaszokowała, kiedy zobaczyłem ją pierwszy raz. I myślę, że to, co w tym dokumencie było, tylko pokazywało, w jak trudnej sytuacji byliśmy my właśnie w tej ostatniej fazie kończącej się wojny. Mianowicie sztabowcy szwedzcy zapewne uznali jedynie, że Niemcy zostaną militarnie pokonane i będą tymczasowo okupowane przez aliantów, a polityka międzynarodowa pozostanie pod mocnym wpływem faktu istnienia dwóch światowych bloków. Z jednej strony Związku Sowieckiego, a z drugiej USA i Wielkiej Brytanii, wraz z mniej lub bardziej dobrowolnie związanymi z nimi sojusznikami. Przewidywano, że granice Finlandii, o ile nie będzie cała okupowana, pozostaną takie jak w Układzie Rozejmowym. W każdym razie Związek Sowiecki będzie miał możliwość bezpośredniego militarno-politycznego nacisku na rząd fiński. Nie było wątpliwości, że państwa bałtyckie zostaną ponownie anektowane jako republiki sowieckie, podobnie jak duża część Prus Wschodnich z Królewcem. W ten sposób Związek Sowiecki miał zapewnić sobie dominującą rolę nad Bałtykiem. Granica polsko-sowiecka powinna zostać ustalona wzdłuż linii Kerzona. Besarabia i Bukowina definitywnie miały odpaść od Rumunii. Szwedzcy sztabowcy ostrożnie przepowiadali, że, tu znowu zacytuję, można zakładać, iż te żądania terytorialne są ze strony Rosji ostateczne, ale można również sądzić, że są wyłącznie pierwszym etapem szeroko zakrojonego imperializmu. Wiele przemawia za pierwszym przypuszczeniem, że Rosja zamierza zapewnić bezpieczeństwo i ukształtować strefę wpływów na zachodniej granicy innymi środkami niż bezpośrednie aneksje terytorialne. Za przykład miały służyć układy z Finlandią, Bułgarią, Rumunią. Próby porozumienia z marszałkiem Tito i stworzenie komunistycznego rządu w Polsce w Moskwie miały świadczyć o zamiarze ustanowienia pokrewnych ideologicznie władz w krajach zamierzonej strefy wpływów. W strefie sowieckiej miały się znaleźć Polska, Czechosłowacja, Rumunia, Bułgaria, Jugosławia, wschodnie Niemcy, prawdopodobnie Węgry i być może Austria. Według Szwedów dla mocarstw takie rozwiązanie wydawało się korzystne ze względów bezpieczeństwa i wydawało się, że położenie militarne da Rosji możliwość osiągnięcia tego celu. Mniej pewne były przewidywania co do rozwoju sytuacji w innych częściach Europy. Nie wydawało się możliwe, aby Związek Sowiecki zapewnił sobie kontrolę nad cieśninami czarnomorskimi. Niepewna była sytuacja we Włoszech. Tu znowu zacytuję, silny komunizm w Europie Zachodniej może rzucić te kraje w ramiona Rosji. Być może jednak sympatie dla angielskich i amerykańskich wyzwolicieli zapewnią ich wpływy. Niewiadomą była przyszłość Danii i Norwegii, które były obiektem zainteresowania polityki sowieckiej. Enklawa sowiecka wokół Narwiku była poważnie brana pod uwagę jako część przyszłej strefy sowieckiej. Dominacja języka fińskiego na norweskich i szwedzkich obszarach koła podbiegunowego mogła stać się mocnym argumentem w ewentualnych żądaniach terytorialnych z Moskwy. Nie ulega wątpliwości, że Związek Sowiecki z pomocą aliantów uformował sprawną machinę wojenną, która po zakończeniu wojny prawdopodobnie pozostanie w gotowości bojowej. Trwająca jeszcze wojna była w oczach szwedzkich analityków dowodem na to, że w związku z ofiarami wszystkich stron w niej uczestniczących zwycięzcy nie mogą się cieszyć, że wygrali. Nie było powodu wątpić, że po upadku Niemiec zwycięskie mocarstwa będą pragnęły kontynuować współpracę dla utrzymania pokoju jako celu najważniejszego. Zapowiedzi stworzenia
ONZ szły w tym kierunku, ale nawet najlepsze teoretyczne podstawy nie mogły zapewnić sprawnego, lepszego od Ligi Narodów działania takiej organizacji. Wszystko zależało od możliwości dalszego współdziałania mocarstw. Tu znowu zacytuję, dlatego szczęśliwy rozwój świata wymaga, aby przywódcy tych państw w najwyższym stopniu cechowali się mądrością i umiarem. Trudności we wzajemnym rozumieniu się aliantów, kiedy jeszcze ich wspólny wróg nie jest pokonany, pokazują, że istnieją poważne przeciwieństwa, których przezwyciężenie nie stanie się wcale łatwiejsze, gdy zostanie zwyciężony. Oczywiście powstawało pytanie, jakie w tej sytuacji było najlepsze rozwiązanie dla samej Szwecji. Nasz kraj znalazł się na pograniczu między dwoma blokami światowymi. Dlatego jest naturalne, że naród szwedzki ma nadzieję i że rzecz jasna w miarę możliwości także staramy się przyczynić do stworzenia gwarancji dla trwałego pokoju. Byłoby jednak nieodpowiedzialne nie liczyć się z możliwością nowego konfliktu, dopóki nowy porządek pokojowy nie będzie gotowy, nie będzie działał i nie sprosta oczekiwaniom. To, co jest zaskakujące w tej całej mapie, bo tutaj też była mowa o tym, że właściwie wszystkie państwa tylko przygotowały się pod koniec wojny do tego, jak zareagować na ekspansję Rosji, czy w jaki sposób będzie przeprowadzona sowietyzacja w tej strefie wpływów objętej działaniem Armii Czerwonej. Więc właściwie ci analitycy szwedzcy podobnie podeszli do problemu, zaznaczając w każdym kraju poziom ewentualnej komunizacji, mniej lub bardziej intensywnym kolorem czerwonym. Pewnie państwo się zastanawiają, w jaki sposób Szwecja była zaznaczona. Było to jedyne państwo, które było w kolorze białym. Więc nie wiem, czy to był wynik optymizmu panującego w kręgach rządzących, czy był to największy znak zapytania. Jak postawę Szwecji w pierwszych tygodniach 1945 roku do rodzącego się nowego porządku powojennego oceniała polska dyplomacja? Poseł Henryk Sokolnicki informował MSZ, że Szwecja mimo neutralności coraz bardziej wchodzi w orbitę wpływów rosyjskich i cechuje ją realizm i oportunizm. W kwietniu Szwecja jawiła się w jego raportach jako kraj całkowicie podbity przez sowiecką propagandę. Sukcesy militarne i polityczne Unii Sowieckiej wywołały w społeczeństwie szwedzkim przemianę, zwłaszcza w kołach inteligencji mieszczańskiej, dotychczas ślepo oddanych kultowi Niemiec jako narodu przodującego na wszelkich polach cywilizacji, przebudziło się nagle równie bezgraniczne uwielbienie dla Rosji sowieckiej. W prasie szwedzkiej coraz częściej zaczęły się pojawiać apele o nawiązywanie bliższych kontaktów z Rosjanami, o naukę języka rosyjskiego i poznanie kultury rosyjskiej. Krytycy takiego zachowania byli w odwrocie. Ostrożne bardzo głosy wyrażające wątpliwości co do możliwości nawiązania bliższych kontaktów ze społeczeństwem w Rosji odpierane są albo zarzutami zaślepienia antyrosyjską manią, albo zapewnieniami, że Rosja od dziesiątek lat przechodzi proces przeobrażenia, że bolszewizm zanika i że z biegiem czasu, a to może nawet w bliskim czasie, Rosja się upodobni do demokracji zachodnich. Takie były odczucia szefa polskiej placówki dyplomatycznej w Sztokholmie na wiosnę 1945 roku. Wydział prasowy poselstwa próbował przeciwdziałać propagandzie sowieckiej, ale skromne biuletyny, które były sporządzane przez placówkę i tłumaczone na język szwedzki, nie miały po prostu takiej siły przebicia jak materiały rozsyłane przez placówkę sowiecką. Jak pisano, niestety wiadomości z Lublina, względnie przez Lublin inspirowane, mają coraz większy dostęp do prasy szwedzkiej dzięki agencjom angielskim i amerykańskim lansującym te wiadomości. Ponadto kierownictwo szwedzkiej dyplomacji było przekonane o słuszności polityki jak najdalej idących gestów przyjaźni wobec Związku Sowieckiego. Sven Grafström z Wydziału Prasowego szwedzkiego MSZ z niesmakiem zanotował w swoim dzienniku już w styczniu 1945 roku, że były poseł w Moskwie, Wilhelm Assarsson, a także szef Wydziału Handlowego MSZ, Rolf Solman, uważają, że, tu cytuję, musimy menażować Rosjan przede wszystkim dlatego, że w przeciwnym razie niczego nie sprzedamy do Sowietów. Konsekwencją będzie bezrobocie, zwiększone niezadowolenie i więcej komunizmu w Szwecji. Rząd w Londynie ogólnie w prasie szwedzkiej już wtedy na wiosnę 1945 roku starano się ostatecznie zohydzić. Myślę, że to najlepsze określenie.
zohydzić w oczach czytelników tej prasy. Niekorzystną aurę wokół rządu londyńskiego tworzyły pojawiające się oskarżenia o antysemityzm w armii polskiej. Pisano, że żołnierze pochodzenia żydowskiego dezerterowali wobec szykan, jakie ich spotykały ze strony polskich kolegów. Te konflikty miały sięgać urzędów ministerialnych. Innym zarzutem, który miał skompromitować rząd polski na uchodźstwie, było oskarżenie o osadzanie przeciwników politycznych w specjalnych więzieniach na terenie Szkocji. Właściwie w tym końcowym okresie zbierano wszystkie najgorsze informacje, które dotyczyły działalności władz polskich na uchodźstwie i funkcjonowania też Armii Polskiej na Zachodzie. Publikowano często wiadomości o bójkach między Polakami w obozach dla uchodźców. To samo zdarzenie omawiano parokrotnie w przeciągu kilku tygodni. Było takie wrażenie, że właściwie Polacy nic innego nie robią, tylko się kłócą i biją między sobą. Ogólnie rzecz biorąc, w kwestii stosunków polsko-sowieckich, prasa szwedzka stosowała najprostszy zabieg. Unikała zajmowania stanowiska, referując przebieg zdarzeń. Jeśli komentarze się pojawiały, atakowano rząd w Londynie, że za późno zaczął się godzić z myślą odstąpienia Kresów Wschodnich Związkowi Sowieckiemu. Równocześnie w kwestii zachodniej, i to bym podkreślił cytatem z raportu prasowego, daje się wyczuć niechęć opinii szwedzkiej do przyznania nam rekompensaty kosztem Niemiec, a to w obawie, iż stanie się to zarzewiem nowej wojny. Pisano na przykład, że Polska wersalska była ogólnie rzecz biorąc konstrukcją nie do utrzymania, która prędzej czy później sama musiała się rozlecieć, gdy osłabione poprzednią wojną Rosja i Niemcy wzmocniły się, doszło po prostu do uregulowania dawnych, niezałatwionych sporów. Teraz drwiono, że Polacy muszą odczuwać gorycz, ponieważ mimo iż walczyli rzetelnie niż inne narody sojusznicze i mimo że nie stworzyli żadnego Kislinga, traktowani są gorzej od wasali Niemiec. To miało tylko dowodzić, że nie należy ufać mocarstwom. Byli też komentatorzy, którzy wprost pisali, że rząd londyński stoi po prostu na straconej pozycji. Takie komentarze pojawiały się nie tylko w prasie komunistycznej. Natomiast prasa komunistyczna nawoływała szwedzką dyplomację do działania w zakresie stosunków z rządem polskim na emigracji i jednocześnie z rządem tymczasowym, który już działał w Warszawie. Im szybciej stwierdzano nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych uświadomi sobie, że rząd w Londynie nie reprezentuje swego kraju, tym lepiej. Ofensywa armii sowieckich znad Wisły trwająca od 12 stycznia 1945 roku miała rozwiązać wszystkie problemy natury dyplomatycznej. Zresztą od jesieni 1944 roku szwedzka dyplomacja utrzymywała już kontakty z PKWN, potem z rządem tymczasowym. Na początku lutego minister spraw zagranicznych Szwecji Ginter spotkał się z posłem włoskim Giovanni Battistą Guarnaschellim i wyjaśnił mu, że choć kwestią uznania rządu, o którym Ginter powiedział, że można już go nazwać warszawskim, rząd szwedzki jeszcze się nie zajmował i wciąż uznawał rząd polski na migracji, to jednak zaznaczył, Szwecja posiadała istotne interesy gospodarcze na terenie Polski, na terenie, który teraz pozostaje pod władzą rządu tymczasowego. I tego faktu rząd szwedzki nie mógł nie brać pod uwagę. Także już właśnie kilka dni później, już po zakończeniu konferencji w Jałcie, w rozmowach z dyplomatami brytyjskimi i amerykańskimi, Szwedzi utwierdzili się tylko w przekonaniu, że oficjalne nawiązanie stosunków z władzami komunistycznymi w Polsce to kwestia czasu i można podjąć działania w tym kierunku. I od marca zaczął się proces powolnego uznawania tych władz, nawiązywania oficjalnych kontaktów. I ostatecznie sformalizowano to w lipcu 1945 roku. Ja myślę, że odnosząc się do opinii, które pojawiły się w czasie pierwszej sesji i drugiej sesji, to podsumowałbym to w ten sposób, że Jałta szwedzkimi oczami wyglądała w taki oto sposób, że właściwie wschodnia granica Polski została już zadecydowana. Wiadomo było, że Związek Sowiecki połowę Polski wchłonie i zostanie to anektowane. Natomiast przesunięcie granicy zachodniej Polski wciąż było problematyczne. Także myślę, że wyglądało to jeszcze gorzej chyba niż nam się wydaje.
Dziękuję bardzo za uwagę. Kolejny głos pani doktor Anna Mazurkiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego. No, jej wystąpienie będzie próbą połączenia, tak jak myślę, pierwszego dnia obrad, który skupiał się raczej na problematyce międzynarodowej z jutrzejszym dniem, który skupi się z kolei na problematyce emigracyjnej, a zatem serdecznie dziękuję. Pan profesor Jaworski skupił się na części pierwszej naszego podtytułu, mianowicie rzeczywistość. Ja przeniosę nas troszeczkę do tej drugiej części, Jałta, mit i pamięć, chociaż rzeczywiście od rzeczywistości uciec też się nie da. Jałta. Synonim zdrady wpisany w etos polskiej walki i martyrologii w II wojnie światowej. W świetle monografii profesora Jana Lęcznarowicza stała się ona złożonym i wielowątkowym mitem założycielskim polskiej emigracji politycznej. To, co dla Polaków stanowiło przejaw zdrady, jakiej dopuścili się alianci zachodni wobec lojalnego sojusznika, oddając Sowietom 48% przedwojennego terytorium Polski i decydując się na appeasement wobec Stalina, dla innych narodów stojących wobec radzieckiego ekspansjonizmu stanowiło przede wszystkim obietnicę wolnych wyborów i wyraz zainteresowania Zachodu powojennym losem politycznym i gospodarczym tych krajów. Nadzieje płonne i złudne, gdyż postanowienia konferencji jałtańskiej i poczdamskiej nie dawały żadnych gwarancji czy narzędzi wykonawczych, które mogłyby zapewnić obiecane wolne i nieskrępowane wybory, a pod koniec 1945 roku oddziały Armii Radzieckiej stacjonowały niemal na całym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, z istotnymi wyjątkami, o których mogę powiedzieć później. Jeszcze latem i wczesną wiosną 1945 roku nowy sekretarz stanu James Burns mógł zakładać, że decyzje jałtańskie w sprawie wyborów będą zrealizowane w praktyce. Nadzieje takie mógł żywić po tym, jak relatywnie swobodne głosowanie odbyło się na Węgrzech 4 listopada 1945 roku i w Albanii, gdzie podobnie jak w Jugosławii swobodnie, no to cytuję, głosowano już tylko na jedną listę. O zaufaniu dla procesu odbudowy życia politycznego w Europie Środkowo-Wschodniej mogła także świadczyć decyzja szefa amerykańskiej dyplomacji, by awansem uznać rządy powstałe na terenie państw byłych sojuszników Hitlera i to przed podpisaniem z nimi jeszcze traktatów pokojowych. Zapewnienia o pomocy dla sił demokratycznych w przeciwstawianiu się radzieckiej dominacji pozostawały pustosłowiem. Po farsie wyborczej, jaka dokonała się w Bułgarii, Rumunii 19 listopada 1946, a także w Polsce, dokonał się radziecki scenariusz przejmowania władzy z pozornym wykorzystaniem demokratycznego procesu wyborczego. Amerykański stosunek do wyborów, które odbyły się w Polsce 19 stycznia 1947, szczegółowo omówiłam we wcześniejszych monografiach. Proces przejmowania władzy nad kontrolowanym przez Związek Radziecki terenem w Europie Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem atrybutów legalnej władzy symbolicznie został zakończony w lutym 1948 roku, kiedy to nie dbając już o pozory doszło do zamachu stanu w Czechosłowacji. Niedopełnienie jałtańskiej obietnicy wolnych i nieskrępowanych wyborów umożliwiło ugruntowanie władzy moskiewskich marionetek i wyniszczenie opozycji antykomunistycznej w skali całego regionu. Od kilku lat badam losy polityków, którym udało się uciec przed prześladowaniami wynikającymi z przejęcia władzy przez komunistów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Często, i tu muszę dodać, przy pomocy zachodnich, głównie amerykańskich i brytyjskich ambasad. Stanisław Mikołajczyk, Stefan Korboński, których witał na lotnisku LaGuardia Arthur B. Slane, amerykański ambasador w Warszawie do 1947 roku, do lutego, to na pewno najlepiej znane państwu przykłady. Warto jednak przypomnieć, że na przykład James McCarger, nominalnie nazywany radcą ambasady, skutecznie wywiózł z Budapesztu 75 osób. Charles Katek, szef misji wojskowej Stanów Zjednoczonych w Pradze, zorganizował przerzut 30 Czechów, w tym szefa wywiadu do Monachium. W Bukareszcie Frank Wisner w październiku 1946 roku umożliwił wyjazd do Wiednia m.in. byłemu ministrowi spraw zagranicznych i 5 innym politykom. Piszą o tym Weiner, Gross, nie będę tego powtarzała. Bezpieczny wyjazd Sofii natomiast liderowi bułgarskich agrarystów umożliwił Maynard Barnes, szef amerykańskiej placówki. Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych, gdzie przeniosło się centrum polityczne tzw. wolnego świata, wybrani uchodźcy polityczni mogli liczyć wyłącznie na włączenie ich w programy służące realizacji tzw. wojny politycznej, jak to określił 30 kwietnia 1948 roku George Kennan, memorandum Departamentu Stanu, które dało ideologiczne podstawy polityki w wyniku której narodził się z czasem m.in. Komitet Wolnej Europy. W liście do Josepha Grew, napisanym
Joseph Green pisał do Williama Claytona, który był specjalistą do spraw gospodarki w Departamencie Stanu. Były amerykański ambasador w Japonii zachęcał amerykańskiego polityka, by dołączył do zarządu KWE, pisząc, cytuję, będziemy zachęcali tych liderów, czyli tych, którym udało się uciec i którym pomogliśmy często w ucieczce, by utrzymywali oni w tym kraju, czyli w Stanach Zjednoczonych, komitety narodowe. Komitety, które będą symbolami demokratycznej nadziei dla swoich rodaków, mieszkańców Bułgarii, Czechosłowacji, Węgier, Polski, Rumunii, Jugosławii, którym Jałta w 1945 roku obiecała wolne wybory i podstawowe wolności. Zaplecze polityczne, finansowe, technologiczne w latach 1949-1972 umożliwiło środkowoeuropejskim uchodźcom nie tylko dalszą pracę, ale i ponadnarodową współpracę na rzecz przywrócenia wolności ich ojczyznom. Moje badania skupiają się właśnie na działalności Komitetu Wolnej Europy, który stworzył uchodźcom politycznym z Europy Środkowo-Wschodniej warunki do kontynuacji działalności politycznej na emigracji. Obecnie przygotowuję monografię, która dotyczy jednego z projektów prowadzonych w ramach Komitetu Wolnej Europy, Zgromadzenie Europejskich Narodów Ujarzmionych, po angielsku ACN. Zgromadzenie powstało w 1954 roku i zrzeszało ono emigracyjne reprezentacje 9 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Polski, Czechosłowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii i Albanii, a także trzech republik bałtyckich, których aneksji Stany Zjednoczone nie uznały. Na podstawie dotychczasowych badań w niniejszym referacie pragnę przedstawić ich stanowisko wobec Jałty na tle polityki amerykańskiej w połowie lat 50. Chociaż ACN posiadał biura terenowe poza terenem Stanów Zjednoczonych, działalność tej organizacji w znacznym stopniu była uwarunkowana uzależnieniem od źródła finansowania. I tutaj w sposób niejawny środki przychodziły z CIA, ale również od politycznego zaplecza Departamentu Stanu. Była również uzależniona od tego, że formuła ponadnarodowej współpracy wymuszała staranie o wypracowanie wspólnego stanowiska przez przedstawicieli 9 krajów. Tymczasem same postanowienia konferencji krymskiej, nie przez wszystkich emigracyjnych przedstawicieli wymienionych wyżej krajów, były tak jednoznacznie utożsamiane ze zdradą, jak przez Polaków. Już na etapie kształtowania zjednoczonej reprezentacji tzw. narodów ujarzmionych, w czasie zainicjowanej przez Amerykanów uroczystości podpisywania deklaracji filadelfijskiej w 1951 roku, doszło do zgrzytu, który stanowi dobrą ilustrację różnic w stosunku do Jałty. Deklaracja filadelfijska, podpisana przez 200 uchodźców z 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 175 lat po tym, jak Stany Zjednoczone ogłosiły swoją niepodległość, zawierała zasady i cele wyzwolenia oparte na amerykańskich ideałach wolności i demokracji. Mimo to przedstawiciele Rady Politycznej w Stanach Zjednoczonych, reprezentowani przez Stefana Korbońskiego, odmówili złożenia podpisów pod tym dokumentem. W liście z 19 lutego 1951 roku Korboński wyjaśniał Jacksonowi, prezesowi KWE, dlaczego. Wśród powodów Korboński wymieniał: nie odpowiada nam narzucony przez Amerykanów sposób organizacji tego wydarzenia. Nie odpowiada nam sposób dobierania listy osób przemawiających w czasie tej uroczystości. Korbońskiemu nie odpowiadała także dominująca rola przypisana reprezentantom międzynarodówki chłopskiej, o czym w tym liście nie wspomniał expressis verbis. Jednym z ważnych zarzutów było to, że ceremonia odbyła się, uwaga, 11 lutego 1951 roku, a więc w 6. rocznicę Jałty, na co w tym dokumencie nie zwrócono uwagi. Napisał także, że dokument wspominał o wypuszczeniu więźniów, powrocie zesłańców, ale nic nie mówił o zwrocie ziem zagarniętych przez Sowietów. W zakończeniu Korboński dodał, że deklaracja była przedwczesna, bowiem rządy zachodnie nie zadeklarowały jeszcze oficjalnie polityki wyzwolenia. W ciągu 1952 roku kandydat republikanów w wyścigu o fotel prezydencki Stanów Zjednoczonych oparł swoją kampanię na motywach wyzwolenia. Amerykanom bardziej znana była ona ze sloganów I like Ike, K1C2, czyli Korea Communism Corruption. Kampania wyborcza rozpaliła jednak wyobraźnię wschodnioeuropejskich uchodźców politycznych. Mimo iż w czasie kampanii Eisenhower niejednokrotnie krytykował Jałtę, a po wygraniu wyborów 20 lutego 1953 roku nawet przedstawił rezolucję kongresowi, w której krytykował Związek Radziecki za pogwałcenie jej porozumień i odrzucał jakiekolwiek interpretacje Jałty, tutaj cytuję, które doprowadziły do podboju wolnych narodów, koniec cytatu, to jednak do formalnego odrzucenia całości podjętych tam uzgodnień, przynajmniej dziewięciokrotnie, jak policzyłam, wnioskowanego przez członków Partii Republikańskiej, nie doszło. Jałta dawała Amerykanom prawa do kontroli Wiednia i Berlina Zachodniego. Brytyjczycy nie popierali pomysłów z odrzuceniem Jałty, a wizja Związku Radzieckiego odstępującego od podjętych tam zobowiązań budziła obawy wobec braku wspólnego traktatu pokojowego.
Przynajmniej od połowy 1953 roku Churchill namawiał nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych do nawiązania dialogu z Sowietami. Początkowo Eisenhower odrzucał te pomysły, uważał pokojową ofensywę Związku Radzieckiego rozwijaną po śmierci Stalina i nawoływanie do tak zwanej pokojowej koegzystencji, uważając to za przejaw nowego oblicza zimnej wojny. Uznawał też, że trzeba zmienić amerykańską taktykę wobec tych zmian. W ramach polityki tak zwanego nowego spojrzenia, czyli New Look, zaproponowanego przez administrację Eisenhowera w formie dokumentu Narodowej Rady Bezpieczeństwa 162/2 z października 1953 roku, Stany Zjednoczone jednoznacznie wykluczyły możliwość odłączenia któregokolwiek z satelitów bez otwartego konfliktu zbrojnego, kładąc jednocześnie szczególny nacisk na wojnę psychologiczną, która obejmować miała działania, i tutaj cytuję, od śpiewania pięknych pieśni religijnych po działania sabotażowe. Koniec cytatu. No nie była to oczywiście koncepcja nowa, lecz za sprawą Johna Fostera Dulles'a przyjęła ona zupełnie nowe rozmiary, głównie w wymiarze komunikacji społecznej i aktywizacji różnych grup społecznych w Stanach Zjednoczonych. Nieudana próba wprowadzenia do amerykańskiego kongresu rezolucji dotyczącej tzw. narodów ujarzmionych w 1953 roku była częścią tej taktyki. Nie została jednak zrealizowana wobec opozycji republikanów, którzy krytykowali brak zmiany kojaucie, i opozycji demokratów, których zdaniem zbyt ostra była zawarta tam krytyka prezydentów Roosevelta i Trumana. Powołany do życia we wrześniu 1954 roku ACEN w intencjach sponsorów stanowił element tej właśnie wojny psychologicznej. Zabiegający o podjęcie spraw zniewolonych narodów uchodźcy, zasięgiem swojego działania starali się objąć elity polityczne tzw. wolnego świata. We wczesnym okresie działalności wśród szeregu inicjatyw podjętych przez zgromadzenie znalazło się także m.in. specjalne posiedzenie Komitetu Głównego ACEN poświęcone 10. rocznicy Krymskiej Konferencji, któremu dziś chciałabym poświęcić szczególną uwagę. Spotkanie to w całości poświęcone było dyskusji na temat realnego znaczenia jałtańskiej deklaracji o wyzwolonej Europie, a następnie miało dojść do głosowania nad tekstem deklaracji ACEN zatytułowanej 10 lat po porozumieniach jałtańskich. Cytat. ACEN jako rzecznik narodów w wolnym świecie chce podsumować, ile z tej deklaracji zostało wprowadzone w życie. Koniec cytatu. Był to cytat z słów otwierającego spotkanie Łotysza Willisa Masensa, przewodniczącego ACN-u. Po nim głos zabierali kolejno przedstawiciele Albanii, tutaj mówił Hasan Dossi, były przewodniczący Sądu Najwyższego w Albanii, przewodniczący Partii Agrarnej, przedstawiciel Bułgarii, Georgi Dimitrov, lider Partii Agrarystów, były członek parlamentu, czechosłowacki, dr Stefan Osuski, dyplomata, polityk, Estonii, Leonard Wachter, który był prawnikiem, Węgier, tutaj głos zabierał dyplomata węgierski Tibor Eckhart, który lata wojny spędził w Stanach Zjednoczonych, Litwy, Wacława Sielikauskas, dobrze znany Polakom między innymi, ale również poseł litewski w Londynie, Karol Popiel i Adam Niebieszczański, obaj przemawiający w imieniu delegacji polskiej, a następnie Charles Davila z Rumunii. Co interesujące, ich wystąpienia wygłaszane były w porządku alfabetycznym, co miało podkreślać równy status członków ACN-u. Po nich głos zabierali także reprezentowani w ACN-ie przedstawiciele emigracyjnych międzynarodówek, Środkowoeuropejskiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Tutaj w imieniu tej organizacji przemawiał Adolf Procházka, były członek parlamentu i rządu Czechosłowacji do 1948 roku, przewodniczący Międzynarodowej Unii Chłopskiej Stanisław Mikołajczyk oraz w imieniu Międzynarodówki Liberalnej dr Wratislav Buzek, profesor prawa z Pragi. Spotkanie trwało nieco ponad 2 godziny i zakończyło się jednogłośnym przyjęciem deklaracji. Nie tylko przyjęta deklaracja, ale i teksty wygłoszonych w Nowym Jorku przemówień znajdujące się w archiwum Immigration History Research Center w Minnesocie dobrze ilustrują stosunek do Jałty środkowoeuropejskich uchodźców politycznych działających z terenu Stanów Zjednoczonych pod egidą i przy wsparciu Amerykanów, co myślę należy mocno tu podkreślić. W uzgodnionej treści dokumentu, który został następnie upubliczniony, podkreślano, że decyzje dotyczące niepodległości i terytorialnej integralności krajów w Europie Środkowo-Wschodniej, które podjęto w Teheranie, w Jałcie, bez udziału i bez zgody narodów ją zamieszkujących, przeczyły zasadzie res inter alios acta, w świetle której czynność dokonana pomiędzy określonymi osobami nie powinna szkodzić innym. Cytuję. 10 lat, jakie upłynęło od Jałty, dają wystarczająco dużo dowodów, że przyjęta wówczas koncepcja rządów przyjaznych wobec ZSRR wynikała z braku zrozumienia fundamentalnego konfliktu pomiędzy radziecką a zachodnią interpretacją zasad zawartych w deklaracji o wyzwolonej Europie. Deklaracji, która potwierdziła zasady Karty Atlantyckiej, takie jak prawo wszystkich ludzi do wybrania sobie formy rządu i przywrócenia suwerennych praw i autonomii tym, którym je odebrano siłą. Koniec cytatu.
Zdaniem Komitetu Głównego ACEN wobec braku narzędzi do wyegzekwowania postanowień obietnice udzielone w Jałcie zostały przekute na narzędzie do wprowadzenia komunistycznej dyktatury, zaś los Polski przypieczętowany w Jałcie obnażał faktyczne cele ZSRR. Droga do przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego wiodła przez przywrócenie wolności tym krajom. Jakiekolwiek dalsze ustępstwa wobec ZSRR musiały nieuchronnie prowadzić do porażki podobnej do tej, jaka była wynikiem Jałty. Wśród wystąpień przedstawicieli reprezentacji narodowych zwracają uwagę wątki wspólne, wśród których najważniejszy był apel, czy raczej przestroga, skierowana do liderów wolnego świata, by nie dać się zwieść żadnym obietnicom, nie liczyć na pokojowe współistnienie, nie podpisywać umów, o ile ich realizacja nie będzie zagwarantowana stosownymi sankcjami. Przesłanie większości wystąpień było oczywiste. Sowietom ufać nie można. To był kardynalny błąd, który został popełniony w Jałcie. Co interesujące, nie wszyscy mówcy winą za Jałtę jednoznacznie obarczali tylko Związek Radziecki. W ich wystąpieniach widoczne jest także zróżnicowanie interpretacyjne omówione szczegółowo w książce profesora Lęcznarowicza. Dla Polaków winna tragedii 100 milionów mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej była nie tyle sabotowana przez Sowietów realizacja postanowień jałtańskich, ale sam fakt podejmowania decyzji przez tak zwaną Wielką Trójkę, a więc tak zwana polityka jałtańska, czyli proces negocjacji ze Związkiem Radzieckim, partnerem niewiarygodnym, któremu obce były zasady przyzwoitości, reguły demokratyczne, ideały i zasady ujęte w Karcie Atlantyckiej. Co oznaczała Jałta dla innych uchodźców zrzeszonych w ACN-ie? W świetle słów przebawiających na tym spotkaniu Litwina i Bułgara, Jałta była przede wszystkim synonimem nadziei. W obliczu obecności wojsk radzieckich na terenie Europy Środkowo-Wschodniej korzystną obietnicą wolnych wyborów i demokratycznych rządów. Nadzieją płonną, która przyniosła zawód, rozczarowanie i osłabienie morale za żelazną kurtyną. Georgi Dimitrow powiedział, cytuję, zamiast stać się historycznym dokumentem niosącym radość i satysfakcję naszym narodowym ambicjom, tak zwana deklaracja jałtańska jest dziś, 10 lat później, jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w naszej najnowszej historii. Podczas kiedy otwierający spotkanie Łotysz stwierdzał zdecydowanie, że winny tej katastrofie był Związek Radziecki, Adam Niebieszczański oskarżał wszystkich sygnatariuszy porozumień jałtańskich. Przypominał on, że polski legalny rząd na uchodźstwie odrzucił podjęte decyzje już 13 lutego 1945 roku, nie były więc odwiążące dla Polaków. Co interesujące, przemawiający później w imieniu Międzynarodowej Unii Chłopskiej Stanisław Mikołajczyk również stwierdził, że pogwałcone porozumienia jałtańskie nie obowiązywały Polaków. Cytuję. Wola obywateli została zafałszowana i cały kraj był okupowany przez Związek Radziecki. Agenci Moskwy rządzą obecnie w Polsce z pomocą Czerwonej Armii i Tajnej Policji. Porozumienia jałtańskie nie zostały uznane przez Polaków i nie są dla nich wiążące, mówił Mikołajczyk. Trzech Polaków zabierało głos w czasie tego spotkania. Finansowanej przez Amerykanów organizacji zrzeszającej przedstawicieli 9 narodów ujarzmionych, obok 8 przedstawicielstw narodowych, w wyniku trudnego kompromisu, o którym pisałam niedawno, znalazły się 2 reprezentacje Polaków. Mikołajczykowskiego komika oraz amerykańskiego przedstawicielstwa londyńskiej Rady Politycznej kierowanego przez Korbońskiego. Żadna inna reprezentacja narodowa na taki ukłon ze strony amerykańskich sponsorów liczyć nie mogła. Nawiązując bliską współpracę z Korbońskim, bliską i owocną należy dodać, Amerykanie nie mogli sobie pozwolić na opuszczenie Mikołajczyka, który wszedł do tak zwanego jałtańskiego rządu w czerwcu 1945 roku. Pomijam tutaj część wystąpień, które prawdopodobnie staną się przedmiotem debaty jutro. Pomijam stanowisko Polaków, skupię się na pozostałych delegacjach. Interesujące jest to, że tylko Dimitrow, Bułgar, w swoim wystąpieniu podjął krytykę prezydentów Roosevelta i Trumana. Najwidoczniej, jak się domyślam, celem spotkania było ostrzeżenie republikańskiej administracji przed zwrotem ku tak zwanej pokojowej koegzystencji, a nie krytyka demokratów. Osuski wprost powiedział, że Jałta była właśnie przykładem peaceful coexistence. Wczesnym przykładem pokojowej koegzystencji, a uchodźcy popierali raczej zapisy zawarte w deklaracji filadelfijskiej, omówionej przeze mnie uprzednio, niż jałtańskiej. Leonard Wachter z Estonii, Tibor Eckhart z Węgier, Adolf Prochacka z Czechosłowacji podkreślali, że Sowieci słuchają jedynie argumentów siłowych. Wratisław Buzek z Międzynarodówki Liberalnej uznał Jałtę za wydarzenie gorsze od Monachium. Natomiast Mikołajczyk, występujący w imieniu Międzynarodowej Unii Chłopskiej, był jedynym, który przywołał los Jugosławii, która także doświadczyła podwójnej fikcji niepodległości, to znaczy przymusowej rekonstrukcji rządu w oparciu o umowę Tito-Subasic i płonnej obietnicy wolnych wyborów.
Jak już wspomniałam, przedstawicieli narodów Jugosławii, w tym rodaków Draży Michajlowicza, w ACN-ie nie było. Powołany do życia 6 lat po rozłamie Stalin Tito ACN nigdy nie objął reprezentacji emigracyjnych narodów Jugosławii, mimo bliskiej współpracy z ludowcami. Tu chodzi głównie o Vlatka Maćka Chorwata, który współpracował z Mikołajczykiem w ramach Międzynarodowej Unii Chłopskiej. W składzie ACN-u nie było również przedstawicieli Ukrainy czy Białorusi. Żaden z tych krajów nie został wymieniony w omówionej przeze mnie deklaracji. W treści tego dokumentu wymieniono jedynie Polskę. Od początku współpracy z wschodnioeuropejskimi uchodźcami, ofiarami jałtańskich złudzeń, Jałta stanowiła trudny temat w relacjach z Amerykanami. Niebieszczański w swoim wystąpieniu z 11 lutego 1955 roku powiedział, że, cytuję, Jałta to głównie problem moralny. Przecież jeśli nasi sojusznicy nie mogli zapewnić realizacji postanowień, mogli odmówić podpisania go. Podpisy złożyli, sankcjonując w ten sposób swoim autorytetem moralny podbój Europy Wschodniej przez Związek Radziecki. Powstrzymanie się od podpisania tej ugody stanowiłoby źródło nadziei dla Polaków, wiary w sojuszników. Następnie dodał, nasi przyjaciele mówią nam dziś, nie wspominajcie o Jałcie, Jałta jest martwa i już pochowana. Ale niestety potwór międzynarodowej niemoralnej postawy z Jałty znowu podnosi swój obrzydliwy łeb. Koniec cytatu. Już po upublicznieniu przyjętej przez ACN deklaracji doszło w Stanach Zjednoczonych do publikacji dokumentów jałtańskich przez administrację Eisenhowera. No, prawdopodobnie do prasy przekazał je sam John Foster Dulles. 28 marca New York Times opublikował oświadczenie ACN-u datowane na 18 marca, które odnosiło się do tego zbioru dokumentów. Cierpko zarzucano w nim Amerykanom hipokryzję, gdyż z jednej strony nie uznali oni aneksji państw bałtyckich, a z drugiej strony oddali ogromną część Polski, a także Königsberg Sowietom. Szczyt w Genewie w maju 1955 roku, który nie objął postulowanych przez uchodźców zagadnień, a następnie szok wywołany biernością wobec węgierskiej rewolucji, spowodowały przeniesienie uwagi ACN na ONZ, gdzie z wiadomym skutkiem starano się przekonać delegatów tzw. wolnego świata do podjęcia skutecznych działań przeciwko radzieckiej agresji zbrojnej. Archiwa ACN-u nie są jednak wypełnione ostrą krytyką Jałty czy krytyczną oceną postaw Amerykanów. W obliczu bliskiej współpracy realizowanej w ramach Komitetu Wolnej Europy było to po prostu bezcelowe. Jałta niezmiennie stanowiła jednak punkt odniesienia w walce uchodźców politycznych o to, by wolny świat nie przystawał na status quo radzieckiej dominacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Działalność uchodźców zrzeszonych w ACN skupiała się na analizowaniu bieżących problemów i poszukiwaniu możliwości lobbowania na rzecz swoich ojczyzn. Rzecznicy uciszonych, jak określali się członkowie ACN-u, z przekonaniem egzekwowali moralne prawo zbudowane w oparciu o niedotrzymane obietnice jałtańskie do domagania się w imieniu rodaków przywrócenia wolności konsekwentnie aż do lat 80. W tym czasie ACN, działający już na innych warunkach jako organizacja niezależna od źródeł amerykańskich finansowania, ponownie głośno zabrał głos w sprawie moralnego obowiązku Amerykanów zniesienia krzywd spowodowanych przez Jałtę. Kiedy przy okazji obchodu 40. rocznicy Powstania Warszawskiego Ronald Reagan powiedział, cytuję, odrzucamy jakiekolwiek interpretacje układu w Jałcie, które sugerowałyby zgodę Ameryki na podział Europy na strefy wpływów, koniec cytatu, i otwarcie zażądał wolnych wyborów w Polsce, ACN ponownie ożywił korespondencję, prosząc prezydenta, by poruszył tę kwestię w rozmowach z Gorbaczowem. Apele ACN były cytowane w amerykańskim kongresie, gdzie między innymi reprezentanci Dornan i Lackens popierali stanowisko środkowoeuropejskich uchodźców i wzywali, by amerykański prezydent w rozmowach z Gorbaczowem domagał się, uwaga, realizacji umów jałtańskich. Jednak jak oceniał Richard Davis w marcu 1985 roku, Jałta była, cytuję, jak pogoda. Wszyscy o niej mówią, ale nikt z nią nic nie robi. Sekretarz ACN Felix Gadomski po latach napisał, sprawa nie została podniesiona na spotkaniu z Gorbaczowem. Byliśmy więc w sytuacji, która istniała od samego powołania ACN, gdy najmocniejsze nawet deklaracje amerykańskie w sprawie narodów ujarzmionych schodziły z horyzontu politycznego, nie wywołując bezpośrednich politycznych następstw, ale jednak spełniając ważną rolę, bo przenikały na chwilę ciemności żelaznej kurtyny i pokazywały narodom ujarzmionym, że nie są zapomniane, że dzień wolności nadejdzie, a komunizm upadnie. Koniec cytatu. Podsumowując, należy przyznać, że Amerykanie wykorzystywali uchodźców do promowania wersji o winie spoczywającej na Związku Radzieckim, który pogwałcił przyjęte w Jałcie ustalenia, wyciszając jednocześnie krytykę własnych działań. Z drugiej strony, nieustępliwie trwając przy zbudowanym na gruncie Jałty moralnym prawie, by domagać się wolnych wyborów i wycofania wojsk sowieckich, środkowoeuropejscy uchodźcy polityczni skutecznie podtrzymywali mit Jałty jako wyrzut sumienia.
Jałta, niezależnie od interpretacji omówionych powyżej, stała się symbolem zniewolenia regionu Europy Środkowo-Wschodniej i jako taki była konsekwentnie wykorzystywana przez środkowoeuropejskich emigrantów politycznych w zależności od koniunktury politycznej, dążących bądź do jej odrzucenia, bądź wykonania jej postanowień, ale zawsze w tym samym celu. To jest wyzwolenie ich ojczyzn spod sowieckiego jarzma. Dziękuję. Otwieramy naszą debatę. Skoro wypracowaliśmy już metodę pracy, to podejrzewam, że wypada przy niej pozostać. Najpierw seria pytań do wszystkich naszych panelistów. Później komentarze, odpowiedzi. Widzę już pierwszy głos. Ja mam pytanie do pana profesora Majewskiego. Czy pan byłby łaskaw parę słów powiedzieć o takim sposobie myślenia Benesza? Niekoniecznie w kontekście Jałty, bo ja się spotykam z opiniami, pan pewnie też, znaczy tym bardziej, bo jest taki handlarz polityczny, w innych opiniach jest realistą i wspaniałym graczem, więc jeśli pan mógłby na użytek tej dyskusji dwa słowa powiedzieć, to bym był zobowiązany. Mam od razu odpowiedzieć, czy zbieramy pytania? To możesz od razu, skoro już... Tak. Starałem się to już jakoś naszkicować w tym moim wystąpieniu, ale rozumiem, że być może prześliznąłem się po różnych kwestiach, więc to wyszło troszkę niekonsekwentnie. Znaczy ja uważam, że i tutaj pewnie różnię się z bardzo wieloma historykami polskimi, że Benesz był bardzo wybitnym politykiem środkowoeuropejskim, co da się chociażby zmierzyć czasem pełnienia przez niego najwyższych urzędów. No jest absolutnym rekordzistą w Europie Środkowej. Tak? Znaczy od 18 do 38 roku, znaczy od 18 do 35 roku minister spraw zagranicznych, proszę mi pokazać drugiego takiego ministra w Europie międzywojennej, który ma tyle lat, i 35-38. No, wynikało z ustroju, ale z którego był współtwórcą, tak? Więc no miał tutaj swoje zasługi. Później prezydent z decydującym wpływem na politykę zagraniczną w 1938 roku traci wszystko, tak? Znaczy jest znienawidzony za ustępstwa właściwie przez wszystkie partie, jest prywatnym emigrantem i od marca 1939 roku odbudowuje swoją pozycję na emigracji w ten sposób, że takiego bardzo nielubianego przez Brytyjczyków i Francuzów właśnie profesora Uniwersytetu w Chicago staje się konstytucyjnym prezydentem. Konstytucyjność jest oczywiście umowna. Benesz był politykiem na pewno bardzo trudnym do przejrzenia, tak jak starałem się już pokazać. Mówił różne rzeczy na różny użytek. To już doskonale widać w czasie konferencji paryskiej 1919 roku. Później w kontaktach również z Polakami, co miano mu za złe w Warszawie. Ale no da się wyodrębnić jakiś racjonalny, stały rdzeń jego myślenia na temat, no właśnie, nie wiem, Czechosłowacji przede wszystkim, czyli jego ojczyzny, dalej miejsca Czechosłowacji w polityce międzynarodowej. Gdybyśmy to mieli jakoś, gdybym ja to miał jakoś podsumować, no to oczywiście uważam, że był czechosłowackim patriotą. Tak jak to rozumiał najlepiej, tak starał się... Słucham, politykiem narodu czechosłowackiego. Tak, on się uważał za Czechosłowaka. To warto przyznać. Jeszcze w 1945 roku w tych negocjacjach z komunistami, o których wspomniałem, gdzie sprawa słowacka stała już właściwie otwarcie jako problem, była przez słowackich komunistów podnoszona, już nie tylko przez polityków tego narodowych słowackich. Benesz mówił, możecie sobie mówić, co chcecie. Wiem, że są na ten temat różne analizy, ale ja czuję się Czechosłowakiem i uważam, że naród czechosłowacki istnieje. Tak? No, co już było właściwie podtrzymywaniem pewnej fikcji, bo powszechnie było wiadomo, że żadnych Czechosłowaków nie ma. On wyobrażał sobie Czechosłowację jako państwo liberalne, czy lewicowo-liberalne, z dobrymi relacjami zarówno z Zachodem, jak i Wschodem. To było widoczne już przed rokiem 1938. Uważał oczywiście, że Czechosłowacja jest częścią Zachodu, czym co bardzo wyraźnie przeciwstawiał, podobnie jak wszystkie elity czechosłowackie, Polsce. Polska z perspektywy czechosłowackiej była częścią Wschodu. I oni to podkreślali, niektórzy do tej pory, właściwie Czesi tak to widzą, chociaż chyba słabiej niż kiedyś. Więc to, co się wydarzyło w Monachium, było dla niego
straszliwym szokiem. Absolutnie był tym zdruzgotany, co zaowocowało też lekkim przewartościowaniem tej koncepcji. Beneš, ponieważ Związku Radzieckiego w Monachium nie było, zaczął wierzyć, że jakby ta konstrukcja, którą tworzył przez całe dwudziestolecie międzywojenne, potrzebuje jeszcze jednego punktu oparcia i tym oparciem powinien być Związek Radziecki. Stąd już we wrześniu 1939 roku, po 17 września, co istotne, zaczął prowadzić rozmowy z posłem radzieckim w Londynie, Majskim, Iwanem Majskim. No i tam dość niefortunnie wspomniał, że po pierwsze Czechosłowacja chciałaby graniczyć ze Związkiem Radzieckim i po drugie, że dla dobra tego właśnie graniczenia gotowa jest przekazać nawet tę Ruś Zakarpacką. Znaczy Majski, znaczy Beneš miał oczywiście na myśli przede wszystkim utratę przez Polskę Małopolski Wschodniej, czy też Galicji Wschodniej, no ale z tą Rusią Zakarpacką to trochę było tak jak ze strzelbą, która wisi, prawda, u Czechowa w pierwszym akcie. No, Beneš sobie ją sam trochę powiesił, prawda, co nie oznacza, że gdyby nie tego nie zrobił, że Związek Radziecki by i tak nie wyciągnął ręki po tę krainę. Więc był on, jeszcze kończąc tę charakterystykę, politykiem zarazem bardzo przebiegłym, który maskował swoje różne poglądy, ale jednocześnie w jakichś tam punktach naiwnym. No, sprawa tej rozmowy z Majskim doskonale to pokazuje. No, zresztą w ogóle każdy człowiek jest nie jest jednolity, tak? Znaczy każdy z nas ma jakieś swoje słabsze, mocniejsze strony. Beneš na przykład miał taką cechę, że wierzył, że jest wielkim poliglotą i odmawiał posługiwania się tłumaczem w rozmowach z Rosjanami. On rzeczywiście zapewne rozumiał, co oni mówią. Sam też potrafił wyłożyć swoje koncepcje, natomiast tracił ten moment, kiedy mógłby się zastanowić nad tym, co oni mu podają. W związku z tym wychodziły być może również w efekcie tego różnego rodzaju nieporozumienia. Natomiast ja zdecydowanie odrzucam taką tezę, którą reprezentuje mój znakomity kolega Marek Kazimierz Kamiński, który został tutaj wspomniany, że Beneš był niejako agentem Związku Radzieckiego, czy minimalnie fellow travelerem, prawda, radzieckim, to znaczy, że od tego 1939 roku działał świadomie, czy półświadomie na korzyść Związku Radzieckiego. Uważam, że to jest zbyt wyostrzone postawienie tej sprawy. Beneš na pewno swoją polityką Związkowi Radzieckiemu pomógł, bo tutaj właściwie odpowiedzieć trzeba na jedno pytanie. Dlaczego Stalin... Już kończę. Dlaczego Stalin się w ogóle Beneszem i Czechosłowacją posłużył w tym 1943-1944 roku, prawda? Zapraszając go na Kreml i tak dalej. No otóż po to, żeby skontrastować tę politykę z polityką względem Polski. Pokazać, proszę bardzo, są takie narody środkowoeuropejskie, wobec z którymi się można dogadać, prawda? Kończę, przepraszam. No widzimy, że ten Beneš to rzeczywiście jest poważny problem. Pani Irena, potem pan prezes. Kontynuować, bo mając na sali beneszologa i w tej sprawie. Jakie jest pana zdanie na temat tego, że Beneš w 1937 roku przyczynił się w ramach wielkiej intrygi do aresztowania Tuchaczewskiego? Bo pan wie, o co chodzi, więc może pan powie, bo jest wiele teorii na ten temat. Naprawdę bardzo szybko, żeby dać też innym szansę odpowiadać na pytania. Znaczy Beneš święcie wierzył w to, że Tuchaczewski jest zagrożeniem dla Związku Radzieckiego, a tym samym dla Sojuszu Czechosłowacko-Radzieckiego, który został zawarty w 1935 roku. Z tego co wiem, tak, znaczy one dotarły do wywiadu czechosłowackiego, nie bezpośrednio do Benesza i na ile ja tę sprawę pamiętam, Beneš rzeczywiście później przyznawał, że te materiały przekazał w wierze, że to działa na rzecz czechosłowackiej racji stanu. Dziękuję bardzo. Łukasz, ja mam pytanie, a raczej prośbę do profesora Jaworskiego, bo pan profesor wspominał o mapie, która była załącznikiem do tego interesującej analizy, którą pan profesor nam przedstawił. I wspominał pan profesor o tych różnych stopniach czerwieni. Chciałem zapytać, czy w Europie Środkowo-Wschodniej byliśmy potraktowani przez szwedzkich analityków tak samo, czy jednak dostrzegano różny potencjał możliwości skomunizowania poszczególnych państw? Może zbierzmy pewną ilość pytań i potem już tą ostateczną rundę odpowiedzi poproszę. O, właściwie poproszę.
Ja też mam pytanie do profesora Jaworskiego dotyczące z kolei postawy Szwedów no, już po zakończeniu II wojny światowej, czy wtedy, kiedy się wojna kończyła. Czy dostrzegałby pan w tym jakąś, nie wiem, formę mimikry, że Szwedzi chcieli być bardziej lewicowi niż byli w istocie, żeby się zabezpieczyć przed potencjalną, no nie wiem, interwencją radziecką czy zainteresowaniem radzieckim? I druga możliwość, czy była w tym jakaś chęć ukrycia swoich niezbyt chlubnych kart z czasów wojny, czyli no, współpracy gospodarczej z III Rzeszą? Proszę Państwa, ja chciałem do trzech referatów króciutko. Najpierw pytanie do referatu o Francji, mianowicie czy wiadomo coś na temat penetracji przez służby specjalne wiadomego mocarstwa rządu w Algierze, a potem rządu tymczasowego? No chodzi mi o ten krótki pierwszy okres. A teraz druga sprawa, mianowicie tak trochę zachęcony tą bardzo interesującą refleksją profesora Majewskiego, tak bym sobie pozwolił jeszcze powiedzieć taką rzecz. Otóż, jeżeli się przeanalizuje pewne decyzje i pewne wypowiedzi, no zresztą słyszeliśmy tu dzisiaj niektóre z nich, tego męża stanu, jakim był Benesz, to rzeczywiście daje się poznać czasami zdumiewająca naiwność. Ale są też wypowiedzi świadczące o dalekowzroczności, której brakowało politykom polskim w tym samym czasie. Podam kilka przykładów, które mi są akurat znane, bo dyplomacją lat 30. się nieco zajmowałem. Mianowicie, no na przykład powiedział posłowi Grzybowskiemu w Pradze w 34 styczniu, ten wasz układ z Niemcami nie przetrwa tyle, ile jest zapisane w tym dokumencie. W 39, kiedy przebywał w Londynie, powiedział, że pakt Ribbentrop-Mołotow oznacza dwie rzeczy. Oznacza klęskę Polski i niemożliwość udzielenia jej skutecznej pomocy przez Zachód, nawet gdyby ten Zachód zechciał to zrobić. Na początku września 1939 przepowiedział, że będzie rychło inwazja sowiecka. Nie wiem, czy to jest takie wielkie odkrycie, ale politycy polscy no, mieli co do tego nieco mgliste wyobrażenia. Także jako, nie da się zaprzeczyć, zwolennik ministra Becka, jego wizji, powiedziałem wreszcie coś dobrego o ministrze Beneszu przy okazji naszej konferencji. I na koniec, jak rozumiem, ostatni referat pani dr Mazurkiewicz to jest jakiś wstęp albo zarys monografii Acenur. Wydaje mi się to bardzo pożyteczna rzecz i cenna monografia z tego powstanie. To tak na marginesie tylko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Aha, to ja, może tamten. Pytanie jest właściwie chyba do wszystkich elementów. Między pierwszą i drugą wojną światową rozwijano w różnym stopniu ideę Zjednoczonej Europy, Stanów Zjednoczonych Europy. No Jałta była całkowitym zaprzeczeniem tego. Czy są ślady, przede wszystkim w francuskiej dyskusji o Jałcie, ja mówię wtedy, nie teraz, że Jałta jest odrzuceniem tego wszystkiego? Ale moim zdaniem i w szwedzkim referacie, i w innych też może być. No to mam nadzieję, że nasi referenci się odniosą do tego tematu, skądinąd bardzo interesującego. Kolejne pytania, komentarze? O. No zawsze można liczyć na kolegę Łukasiewicza. Nie zawsze, ale tym razem chciałem jeszcze by dopowiedzieć do tego, bo wydaje mi się, że na tle tych wszystkich referatów, które usłyszeliśmy, bardzo dobrze widać jakby wyjątkowość położenia Polski. Znaczy poprzez to, że kontrastujemy to z sytuacją czy stanowiskiem władz Czechosłowacji, Szwecji, czy później obserwujemy tę dyskusję, czy Francji, prawda, czy obserwujemy tę dyskusję wśród emigrantów środkowoeuropejskich, tak by widać, że ta Jałta nie jest taka jednoznaczna wszędzie, a u nas jest najbardziej, wydawałoby się jednoznaczna, właściwie do referatu Ani Mazurkiewicz, gdzie właściwie, bo to jest pytanie tak naprawdę, to znaczy oni chcieli odrzucić tą Jałtę, czy chcieli wykonać postanowienia tej Jałty? Znaczy jak to było z tą Jałtą? To jest ciekawe pytanie. W przypadku
przypadku poszczególnych państw, które dysponowały suwerennością, no jak Francja, prawda, no to po prostu wykorzystywano to, co się dało wykorzystać. Ja tak zrozumiałem z tego referatu, prawda, że jak owszem, nie przyznajemy się do klęski, ale ewentualne sukcesy chętnie będziemy ich współautorami. Czechosłowacka sytuacja była trochę powiedzmy bardziej skomplikowana, ale też jest to o tyle zastanawiające, że później, no nie wiem, ten Osuski, prawda, który w końcu rozmawia i z Rybką, czy byłem sekretarzem Benesza i z szeregiem innych polityków czechosłowackich. Znaczy, fakt, że oni się tam też kłócili, tak jak polska emigracja, to będziemy jeszcze o tym mówić, ale że to tak nie jest takie żywe, że to po prostu nie wraca. I właśnie to jest taka refleksja, nie wiem, jeżeli państwo mieliby jakiś komentarz do tego, to chętnie też usłyszę. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Kolejny głos. Tadeusz Częsty. Ja mam tutaj do pana profesora pytanie, jeśli chodzi o Benesza. Na ile sprawa Monachium i wszystkiego, co się później zdarzyło, to w jakimś sensie rzuciła Benesza w objęcia Stalina? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że lista komentatorów również się wyczerpała, więc może w tym samym porządku jak referaty. Bardzo proszę, ja może najpierw pani profesor Murczyk-Wrońska. No, to jest dodatkowy argument. Tak, dziękuję bardzo. Tak, ja tutaj szybko, to co pytał profesor Kornat, oczywiście, że my mamy dokumentację i to już jest, ona jest w części dostępna, oczywiście nie w pełni, jeżeli chodzi o penetrację środowiska francuskiego przez siły, powiedzmy, no, służby wywiadowczo-propagandowe, tak bym to nazwała. Zresztą ja częściowo miałam dostęp do tych materiałów w Moskwie, to jest kropla w morzu, co oni mi tam udostępnili, ale troszeczkę tak. I tutaj mogę tylko wspomnieć na przykład o takim no, biurze o nazwie właśnie Francja, kierowanym między innymi przez Rubinina. I o tych, takie nazwisko też się pojawiło, na przykład, nie znam imienia, Mickiewicz na przykład, który się gdzieś tam pojawia w Algerze. I to są osoby, które ciągle rozmawiają z Francuzami, które przekazują wręcz im no, swoje stanowisko i wymuszają na Francuzach właśnie zajęcie takiego, a nie innego stanowiska w stosunkach z rządem polskim w Londynie. No, ta natarczywość i używanie no, czasami tak strasznych słów, które tutaj też padały a propos rządu londyńskiego, że to jest rząd właśnie, który jest rządem faszystowskim, bo przecież tam takie określenia padały. W związku z tym taki sposób w rozmowach z nimi oczywiście był. Dalej, to w jaki sposób tutaj te służby wywiadowczo-propagandowe też wpływały na ton prasy francuskiej. No przecież to w ogóle, jak się czyta prasę francuską i z tego okresu algierskiego, ale także i później, to właściwie tak jakby się czytało, no czasami porównać można to z prasą sowiecką, więc oczywiście one były. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest temat niezrobiony. Ja mówię, ja tylko dosłownie to uczknęłam tego i więc moja jest tutaj, ten niedosyt jest ogromny, ale tak były, więc absolutnie to wykorzystywano. Dalej, czy jak pytanie dotyczyło zaraz Francji, też mi uciekło. Aha, tutaj a propos, zaraz, bo jeszcze ktoś się pytał, pani się chyba pytała, tak? A właśnie, jak to się miało do okresu międzywojennego? No właśnie, w ogóle się nie miało, to wiemy. I to już, o czym ja wspominałam, to znaczy to zaskoczenie Francuzów, to, że oni wchodzą, że dzieje się na ich oczach coś takiego, coś zupełnie nieznane. I ja mówię, jeszcze raz powtórzę to, że gdyby de Gaulle był w Jałcie, to pewnie zupełnie inaczej by mówił. I to, że istniały strefy wpływów, czy strefy działania, czy strefy bezpieczeństwa, bo tak to było nazywane, to dla Francji nie było nic nowego. Ja tylko przypomnę też okres międzywojenny, znaczy okres po I wojnie światowej, gdzie oczywiście później uruchomiono, prawda, wszystkie te procedury, Lega Narodów i tak dalej, wszystko, co temu towarzyszyło, to my to wiemy. Natomiast no, my mamy dokumentację, gdzie są ślady takich informacji, że no, myśmy się, mówię tutaj o rozmowach francusko-brytyjskich, gdzie no, wręcz się mówi nawet polskim dyplomatom, no tak, ale tutaj myśmy się umówili z Francuzami, że ten teren to jest właśnie nasza sfera działania, a ten teren to jest francuska strefa działania. Także te pojęcia oczywiście, że nie były dla nich obce, natomiast sam sposób
przeprowadzania takich konferencji, procedowania, był czymś rzeczywiście dziwnym. To było rzeczywiście podważenie zupełnie, no nawet tych, powiedzmy, bardzo kruchych i w końcu skazanych na klęskę, prawda, działań w okresie międzywojennym, to zupełnie wszystko runęło. Natomiast rzeczywiście de Gaulle był już graczem, to co tego to nie ma wątpliwości, on to wszystko rzeczywiście wykorzystywał. Natomiast jeszcze tylko tutaj gwoli uzupełnienia tego, co ja mówiłam, i może to też tak właśnie zabrzmiało. Oczywiście, że Francja chciała wykorzystać to, co się dało wykorzystać i wykorzystała. Natomiast tutaj ja o tym wspominałam, ale może za mało to zaakcentowała, że ta rola rzeczywiście Wielkiej Brytanii, szczególnie Churchilla i Dena, ona była rzeczywiście bardzo, bardzo silna. To znaczy tam rzeczywiście naciskano, że Francja ma to otrzymać, bo po pierwsze, że to jest sąsiad Niemiec, w związku z tym jest potrzebna Francja jako uczestnik tego, co się będzie, znaczy działań na tego, co się będzie działo z Niemcami. Dalej, że jednak jest to jakaś taka próba przeciwdziałania dominacji amerykańskiej i sowieckiej. W związku z tym te cele przyświecały dyplomacji brytyjskiej i to Francuzom pomogło. Plus do tego, co mówiłam, to też było wygrywanie troszeczkę tutaj przez stronę sowiecką. Także można generalnie powiedzieć, że tutaj Francuzi rzeczywiście mieli trochę szczęścia w nieszczęściu. Tak bym to określiła. Dziękuję. Francuzi zawsze mają trochę szczęścia w nieszczęściu. Mają po prostu trochę lepsze położenie geograficzne i parę innych przyjemnych rzeczy. Pan profesor Majewski, chyba wracamy częściowo do debaty prezydencie Beneszu. Bardzo, bardzo szybko, żeby nie nadużywać Państwa cierpliwości. No to już Benesz niewątpliwie miał kompleks monachijski. To zresztą jest cała książka na ten temat. Jest takie zjawisko, które jest charakterystyczne w ogóle dla narodu czeskiego. Kompleks monachijski. Bo Monachium, proszę Państwa, było dla Czechów i dla Benesza osobiście dokładnie tym samym, czym Jałta była dla Polaków. Tak? To jest to poczucie bycia zdradzonym przede wszystkim, prawda? Benesz nosił przez całą II wojnę światową w portfelu mapę przedwojennej Czechosłowacji i czy na różnych rautach, imprezach, czy ktoś chciał, czy nie chciał, ten portfel wyjmował, pokazywał mapę i tłumaczył, że bez tych ziem Czechosłowacja się nie obroni. Więc on niewątpliwie miał po Monachium skrzywioną perspektywę. Natomiast w tym, co on robił, w tym zbliżeniu ze Związkiem Radzieckim, było też jądro racjonalne. Bardzo, można powiedzieć, wyrachowane. Chodziło o dwie rzeczy. Po pierwsze, tak jak mówiłem, żeby jednak uratować tę suwerenność wewnętrzną, żeby państwo nie zostało totalnie skomunizowane. On się na to godząc liczył z tym, że komuniści będą partią liczącą się, ale nie będą monopartią. Ale druga rzecz, którą on chciał załatwić, być może nawet ważniejsza, to było wysiedlenie Niemców. To widać bardzo wyraźnie już od 40 roku, kiedy on to publicznie przedstawił w takim klubie dyskusyjnym w Londynie. No i później właściwie to się da dość dokładnie wywieść i udokumentować. Kolejne etapy zbliżenia ze Związkiem Radzieckim wynikają z tego, aby uzyskać od Stalina wiążącą zgodę na wysiedlenie Niemców i Węgrów. Później ci Węgrzy spadną z agendy ze względu na weto Stalina. Ale im bliżej była Armia Czerwona, im bardziej było prawdopodobne, że to Związek Radziecki będzie decydował o tym, co się będzie działo na miejscu, tym bardziej Benesz był gotowy iść na ustępstwo, bo on uważał, że przeminą rządy komunistów i przeminą te wszystkie uwarunkowania, które panowały w roku 45 czy 43, a Niemców w Czechosłowacji nie będzie. To jest zysk, który będzie takim dziejowym kapitałem Czechów, który oni wyniosą z II wojny światowej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Profesorze. Dziękuję za pytanie. Perspektywa szwedzka. Tylko zastanawiam się, jak odpowiedzieć krótko, bo czas chyba się już skończył. Najpierw jeszcze może pytanie o mapę. Jeszcze nie. Tam rzeczywiście były trzy strefy zaznaczone kolorystycznie. Pierwsza to była przyszła granica Związku Sowieckiego i tam zaznaczono państwa bałtyckie, Kresy Wschodnie i Besarabię, że tak właśnie ta granica będzie wyglądać. Potem była następna strefa, która dochodziła do późniejszego NRD, czyli wschodnie Niemcy, Polska, Czechosłowacja, niezależnie od granic, jak te granice, zwłaszcza polsko-niemiecka, miałaby wyglądać. Rumunia, Bułgaria i Jugosławia.
Natomiast jeżeli chodzi o Węgry, to właściwie na równi z Austrią je prezentowano. No i potem były kraje Europy Zachodniej, tutaj też była mowa o tym, że nawet Włochy i Francja mogą zostać skomunizowane. No i na północy, tak jak mówiłem, obawiano się, że będzie nawet być może zmieniona granica sowiecko-norweska, że Armia Czerwona już wkroczyła właściwie na północy, na tereny norweskie i bano się, że już nie opuści tych terenów. Zresztą później to samo będzie z wyspą Bornholm. Też był taki krótki okres okupacji. No i to drugie pytanie. Wystąpiłem raz w programie telewizji na ten temat i tam pół godziny było za mało. W każdym razie ja myślę, że to rzeczywiście jest kompleks paru rzeczy. Zaraz po wojnie chyba, jeżeli odczuwano, to na pewno nie poczucie winy, raczej może jakiegoś dyskomfortu, że rzeczywiście taka współpraca gospodarcza z Trzecią Rzeszą miała miejsce. Ale to chyba nie było tak bardzo negatywnie oceniane, dlatego że no, na zasadzie no, realpolitik, jeżeli jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron, to co my możemy zrobić? To albo możemy handlować tylko właśnie z tym mocarstwem, które nam zostało, chociaż agresywnym i okupującym także naszych sąsiadów skandynawskich, albo stawić jakiś opór i też być okupowanym. Także ja myślę, że to dopiero w latach 70. jest jakaś rewizja spojrzenia na cały ten problem, kiedy no, różne szczegóły takie pojawiają się tej współpracy, które z dzisiejszego punktu widzenia, kiedy takie spojrzenie mocno moralne na politykę się pojawia, jest bardzo mocno akcentowane. Natomiast ja bym dorzucił inny element tej uległości wobec Związku Sowieckiego zaraz po wojnie. I to jest coś, co po szwedzku jest nazywane rys skrek, czyli od XVIII wieku, kiedy armia rosyjska doszła aż do Sztokholmu. Zresztą ja tak spojrzałem do tego czasopisma, że tu jest artykuł, w którym autor posługuje się właśnie tym pojęciem, oceniając bieżącą politykę Szwecji wobec tego, co się dzieje na Ukrainie i w ogóle w stosunkach między Rosją a Zachodem w tej właśnie chwili. Także ja może to zaakcentował, że jeżeli możemy mówić o jakimś takim mniej lub bardziej racjonalnym, ale mocno myślę osadzonym jakimś uprzedzeniu czy takim psychicznym stosunku do rzeczywistości, do tych wydarzeń pod koniec wojny, to właśnie ta obawa wobec Rosji, taka właśnie bardzo tradycyjna i mocno osadzona, że lepiej nie drażnić, żeby być uległym, ale oczywiście w jakichś tam granicach własnej polityki. Ile się da ugrać, no to tyle można zrobić. I no takim sztandarowym przykładem, co zawsze się mówi o Wallenbergu, tak? Jak można poświęcić jedną osobę w interesie państwa, no to po cóż w ogóle o tym dyskutować, nie? I to jest to, że tak. No w XVIII wieku tak właśnie było. No jasne. Tak, że... No, być może. W każdym bądź razie. Znaczy tutaj ja bym powiedział tak, że w ogóle ta analiza, ona była z jednej strony bardzo pesymistyczna, bo ja ze zdziwieniem zobaczyłem, przecież to jest październik 44. To nawet to mocarstwo jeszcze nie zadecydowało w wielu rzeczach. Natomiast tutaj nie wiem, czy na bazie jakichś doświadczeń historycznych z XIX wieku, że armia rosyjska była w Paryżu, no to dlaczego armia Stalina by też nie mogła dojść? Ale z drugiej strony zaznaczono bardzo dokładnie granice stref okupacyjnych. To też pytanie, w jaki sposób akurat dowiedziano się o takim szczególe. Z tego, co rozumiem, to Szwedzi mieli bardzo dobry radiowywiad, z czego można naprawdę dużo... Akurat radiowywiad mieli bardzo dobry i nadal mają, tak. Wywnioskować, dobrze. O ile sobie przypomnę... No to ostatnie zdanie tylko powiem, że a propos właśnie dyskomfortu czasów wojny, to od początku było takie poczucie jakiejś nawet winy wobec Danii i Norwegii, że wsparcie dla tych obszarów jako okupowanych przez Niemców było zbyt małe.
że obawiano się reakcji niemieckich i rzeczywiście tu zawsze mi przychodzi też do głowy taka scena z filmu Historie kuchenne. Tam analityk szwedzki obserwuje Norwega w domu i chodzi o to, żeby opracować taki perfekcyjny model umeblowania, zwłaszcza w kuchni, gdzie człowiek najczęściej się porusza i co robi i tak dalej. Tak, i on tam, i on gdzieś tam sobie siedzi, tak, i ma być traktowany jak powietrze, ale ten Norweg po prostu nie może wytrzymać i mówi, co, obserwujesz, tak? No tak, wy zawsze obserwujecie, to myśmy walczyli w czasie wojny, nie? A wy tylko patrzycie, co się dzieje. No to właściwie w stosunkach właśnie z tymi państwami skandynawskimi to właśnie coś takiego było. Natomiast z Niemcami to bym powiedział, że nie, niekoniecznie. Zamykając dyskusję o Szwecji, każda osoba, która odwiedzi szwedzkie wybrzeże, widzi mniej więcej co 150 metrów bunkier, więc myślę, że oni też wydali masę pieniędzy na swoje bezpieczeństwo. Natomiast rzeczywiście jeszcze wypadałoby tutaj podnieść pytanie, które bardzo istotne padło, ale jeszcze nikt ze dyskutantów go nie skomentował, mianowicie o związek między Jałtą a koncepcjami, powiedzmy, że tak powiem, jedności europejskiej, czyli my, patrząc z perspektywy II wojny światowej, o różnych koncepcjach federacyjnych i konfederacyjnych. Warto i przypomnieć, że to nieco innego jak bardzo zdecydowana sprzeciw, że tak powiem, strony sowieckiej spowodował zerwanie chociażby polsko-czechosłowackich rozmów w tej kwestii. Także tutaj te wątki już się pojawiały w czasie II wojny światowej. W jakimś sensie cały proces jałtański, tak jak można powiedzieć, to przerwał. Przepraszam, że ja sobie pozwoliłem to skomentować, skoro nikt tego nie zrobił. Natomiast rzeczywiście patrząc trochę z perspektywy polskiego udziału w tych wszystkich sprawach, warto zwrócić uwagę na ten fakt, że jakby kończąc ten mój krótki komentarz, że Brytyjczycy po wojnie jakby być może też w ramach tych różnych taktyk, które miały spowodować pewne, że tak powiem, zmiany tej sytuacji postjałtańskiej, no rzeczywiście wspierali różnymi metodami te pierwociny ruchu europejskiego, które później, zresztą, z których zresztą zostali później zręcznie przez Francuzów wymanewrowani, ale to już jest inna historia, już pani profesor Gmurczyk-Wrońska zapuściła, a jeszcze głos się należy pani doktor Mazurkiewicz, która zamknie tę naszą debatę. Dziękuję serdecznie. Postaram się nie zabierać państwu zbyt wiele czasu. Odnosząc się do podniesionego przez ciebie wątku, starając się odnieść do pytania o procesy integracji. Komitet Wolnej Europy, jednym ze sloganów, które głosił, była walka o Europę całą i wolną. Europe whole and free. ACN przejął się tymi ideałami i wśród postulatów na przyszłość była mowa o tym, że nie tylko współpraca regionalna, ale powrót tych krajów do wspólnoty europejskiej był oczywisty. Natomiast decyzje o tym, jak to powinno się odbyć, kto powinien tego dokonać, pozostawiano suwerennym decyzjom wolnych pewnego dnia, o czym marzono i na czego życzyła na cały czas narodów. Jałta, mit Jałty stanowił czynnik jednoczący. Bardzo często w dyskursie pojawiającym się w czasie spotkań ACN-u pojawia się informacja o tym, że Jałta wycięła, wykroiła, wyrwała te narody ze wspólnoty europejskiej i ich miejsce jest w zjednoczonej Europie. To było oczywiste, natomiast celem nadrzędnym, który starano się realizować, była oczywiście walka o to, żeby przywrócić wolności i swobody dla krajów regionu. Odpowiadając na pytanie, które zadał Sławek, chciałabym powiedzieć, że musimy pamiętać o tym, że ACN był przede wszystkim forum środkowoeuropejskim, które chciało działać, miało aspiracje funkcjonować jako środkowoeuropejskie lobby. Bez zaplecza politycznego, bez wsparcia mocarstw tak zwanego wolnego świata, przede wszystkim amerykańskiego, jego szanse malały. Czy ACN wzywał do odrzucenia, czy do realizacji Jałty? To nie miało znaczenia. Od 1954 do 1989 roku niezmiennie ACN mówił, chcemy wolnych wyborów i wycofania wojsk radzieckich z tego regionu świata. Czy to oznacza odrzucenie Jałty, czy to oznacza realizację? W momencie, kiedy załatwiona, brzydko to powiedziałam, przepraszam, rozwiązana jest definitywnie sprawa granic, 50-70 rok, nie ma tematu tabu, jak mamy to w przypadku Radia Wolna Europa, gdzie o granicach mówić nie należy. ACN
w momencie, kiedy prezydent Reagan ma możliwość podjęcia dialogu z przywódcą Związku Radzieckiego, kiedy w czasie długiej kadencji prezydenta Reagana przywódcy ZSRR przestają mu umierać i wreszcie do tych spotkań dochodzi, kiedy Gorbaczow zaczyna mówić o glasności, dla uchodźców najważniejsze jest to, żeby los krajów Europy Środkowo-Wschodniej był na agendzie relacji, na agendzie spotkań międzynarodowych pomiędzy Wschodem a Zachodem. To nie ma znaczenia, czy będziemy rozprawiali się z Jałtą, czy nie. Ważne jest to, żeby o nas mówiono i żeby wypracowano sposób, w jaki udałoby się przywrócić wolność krajom, które reprezentowane były w Acenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim uczestnikom debaty.